Także jeszcze raz witam po przerwie. Po problemach technicznych poradziliśmy sobie z nimi. W tej chwili głos w dyskusji zabierze burmistrz Sianki Krzysztof Jaworski. Szanowni Państwo, ja w krótkich postaram się żołnierskich słowach odniosę się do tych uwag, pytań, wniosków, które padły przed przerwą z ust Państwa radnych. Kilka z nich sobie wynotowałem, tych jakby do których chciałbym się odnieść. Reszta oczywiście pozostaje uwagami z Państwa strony. Natomiast no, kluczowym tutaj zagadnieniem była propozycja dalszego obcinania kosztów, znaczy nie tyle kosztów, co wydatków na funkcjonowanie tutaj tego obiektu. Specjalnie Państwa zaprosiliśmy dziś do środka, żebyście nie mieli wątpliwości, co tutaj się znajduje, jaki jest potencjał tego obiektu i jakie też, jak widać, generować będzie koszty. Porównywanie go do budynku Trzcińskiego Domu Kultury jakby nie jest tutaj zasadne ze względu na to, że kubaturowo jest to obiekt o wiele większy, a przede wszystkim inicjatywy, które tutaj się będą odbywać się będą no generalnie co do zasady bezpłatnie dla mieszkańców, bo przez 5 lat żadnej działalności gospodarczej tutaj nie będzie prowadzonej. Także trzeba to mieć na względzie, że te inicjatywy i finansowanie tych inicjatyw trzeba zabezpieczyć. Trzeba też zabezpieczyć przede wszystkim koszty bieżące i te koszty bieżące to jest po części, po połowie koszty administracyjne i koszty utrzymania. Utrzymanie obiektu wiąże się z opłaceniem rachunków, które są generalnie, planuje się, że będą co najmniej 4-krotnie wyższe niż w poprzednim obiekcie. Także tu no też siłą rzeczy jest on po prostu większy. Także dalsze obniżanie, a ja pozwolę sobie przypomnieć, że przy tworzeniu projektu budżetu wspólnie tutaj z paniami skarbniczkami już dokonaliśmy takiej minimalizacji tutaj funkcjonowania, kosztów funkcjonowania i planu wydatków na utrzymanie i tego obiektu, i całej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Także ta propozycja tutaj ze strony radnych minus 200 tysięcy tak naprawdę została już przez nas wcześniej zrealizowana, bo myśmy też obcięli około 220 tysięcy złotych. Państwo proponują 200 tysięcy kolejne, a to już jakby się zadziało, czyli te plany finansowe, a Państwo przypomnę, dostali plany finansowe Instytucji Kultury, czyli to, co biblioteka planowała zrealizować, a jest tam zapisana impreza pod hasłem konkurs Brandstettera recytatorski. Przy czym jakby ten konkurs wiem, że został też zgłoszony przez niezależne stowarzyszenie do organizacji, wobec czego no pytanie, kto to faktycznie będzie realizował. Natomiast to w planie finansowym było, aczkolwiek już o 220 tysięcy złotych ten plan będzie musiał zostać obcięty ze względu na decyzję samego tutaj burmistrza, wobec czego pragnę, żeby Państwo też wzięli to pod uwagę, gdyż te środki już zostały na ten moment zminimalizowane. I to, co ja jestem w stanie tutaj przygotować, to przygotowałem te autopoprawki, które Państwo znają. Natomiast kosztów jakby na papierze nie zmniejszymy, one po prostu takie będą i każde ich już dalsze obniżanie wiąże się po prostu z konsekwencjami kadrowymi de facto. Jeśli chodzi o koncepcję organizacji ruchu, to tu już też tłumaczyłem, że chcemy to mieć wreszcie przygotowane przez podmiot zewnętrzny, który nam podpowie, jak zero organizować ten ruch. Mamy dużo uwag, co roku dyskutujemy na ten temat. Czas wreszcie tę dyskusję zakończyć. Jeszcze wracając do imprez, bo też się pojawiały pytania tutaj o imprezy, o te wydatki na imprezy, też była tutaj wola ze strony burmistrza na to, żeby zmniejszyć te koszty, bo faktycznie być może część z tych imprez się nie odbędzie, natomiast nie da się ukryć, że wszyscy oczekujemy tego, żeby wrócić do normalności i jakieś zabezpieczenie tutaj musi na te zadania też pozostać. Jeśli chodzi o imprezę zwaną teraz Hardy Festival, to w odpowiedzi pan radny Edward Jachimiak dostał coś więcej niż tylko informacje o tym, że
że nikt się nie zgłosił. Generalnie dostał pan taką informację, że Stowarzyszenie Gramy z Sercem rokrocznie organizowało imprezę pod hasłem Beach Party, która zmieniła nazwę na Heartbeat Festival. Impreza Beach Party, a teraz Heartbeat Festival, jest imprezą, która na stałe wpisana jest w czeneński kalendarz imprez. Także została uwzględniona w budżecie promocji na rok 2021. Także organizator pozostaje bez zmian, kalendarz imprez, poza tym, że zmienia się nazwa, też pozostaje bez zmian. No, trzymamy kciuki, że będzie można te zadanie i tę promocję faktycznie, tak jak pan Marek Dąbrowski mówi, tę promocję gminy tutaj w Trzciance realizować w kolejnym roku. Jeśli chodzi o wydatki na administrację, to faktycznie one wzrastają, natomiast wzrastają one nie tylko u nas w gminie, ale we wszystkich innych. Wiele tych elementów związanych jest z wejściem w życie chociażby pracowniczych planów kapitałowych, które też pierwszy raz się pojawiły w budżecie. Rzutuje na tych wydatkach też zadanie majątkowe, czyli adaptacja strychu w Urzędzie Miejskim Trzcianki. Także tego faktycznie nie było w zeszłym roku, a teraz zwiększa ten budżet, natomiast jest wydatkiem majątkowym, który co dodatkowo chcemy zrobić, chcemy go sfinansować tutaj z funduszy covidowych, kryzysowych i mamy nadzieję, że to też nam się uda. Jeśli chodzi o takie obiektywne jeszcze zwiększenia, to nie omieszkam stwierdzić, że rosną pensje, diety państwa radnych, czyli budżet biura rady też jest zwiększony tutaj w tym zakresie, wobec czego ma to jakby też przełożenie na budżet całej administracji. Jeśli chodzi o dodatkowo obiektywne działania, to mamy o wiele więcej osób, które schodzą. No dokładnie, tu mam wydrukowane tu nagrody jubileuszowe. 17 osób dotrzyma nagrody jubileuszowe, to jest 200 tysięcy złotych. To są koszty, które no, trzeba było po prostu zaplanować. I odprawy, tak, to jest jakby czterokrotnie, przepraszam, w zasadzie pięciokrotnie większą kwotą niż w roku ubiegłym. I analogicznie odprawy emerytalne, prawie 300 tysięcy złotych z tytułu odpraw emerytalnych. Jakby to faktycznie rzutuje na budżet, no chyba, że ktoś nie odejdzie jeszcze na emeryturę, no staramy się tutaj przytrzymywać, prosić, natomiast większość osób jednak niestety już chce po prostu odpocząć od tej ciężkiej, jakby nie było, pracy, która też w jakiś sposób musi być wynagradzana i nie da się ukryć, że chcielibyśmy, głupio to zabrzmi, ale równać do pensji w innych obszarach, bo prawdą jest, że pensja tutaj w administracji jest o wiele niższa niż chociażby w punktach handlowych, takich jak markety. Także tutaj siłą rzeczy też zaplanowane są z tego tytułu wyrównania, aczkolwiek nie są one wyższe od wzrostu pensji minimalnej, która też rzutuje na to, że te wydatki są większe. Także tyle tytułem wyjaśnienia tych kwot. Tak naprawdę to główna księgowa przygotowuje tę część budżetu i tutaj jakby burmistrz też no, nieszczególnie jest w stanie ingerować i też życzyłby sobie, żeby to się zmniejszało. Jeśli mogę jakby dodać, no to zatrudnienie w administracji w Urzędzie Miejskim Trzcianki nie wzrosło, a spadło, także tutaj też nie sądzę, żeby można było mieć jakiekolwiek obiektywne pretensje do tego, że jest coś niegospodarnie prowadzone i te koszty jakoś nieracjonalnie wzrastają. Też chciałbym, żeby było mniej i też chciałbym, żeby było więcej dochodów, które pozwalają to pokryć. Jeszcze jesteśmy przy tutaj uwagach pana Witolda Perskiego. Jeśli chodzi o inwestycje w stobnie, potwierdzam, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego. Zakładamy, że tam przyznane zostaną nam środki. W zeszłym roku otrzymaliśmy 112,5 tysiąca. Wkład własny zaplanowaliśmy w kwocie 100 tysięcy właśnie na stobno. Jeśli to miało wybrzmieć, to potwierdzam, że z tych środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych to jest mowa o jednym kilometrze drogi w stobnie właśnie. Fontannę oczywiście mamy cały czas na względzie. Jeśli chodzi o takie bieżące remonty, modernizacje obiektów, to przy tworzeniu budżetu nie mogliśmy sobie pozwolić na większe wydatki, tak samo obiektów oświatowych, ze względu na to, że w większości przypadków są to wydatki bieżące.
gdyby mieć w planie jakąś globalną modernizację danej szkoły, siedlisko, jedynka, to można, myślę, że to będą wydatki majątkowe i wtedy takie wydatki planować. Natomiast jeśli to mają być takie drobne remonty, to niestety nadwyżka operacyjna nie pozwala nam na to, bo jest zbyt mała, żeby przynajmniej na dzień dobry w tym budżecie to wprowadzać. Dlatego przynajmniej na początek zostały one w tych kwotach minimalnych zapisane na takie drobne akcje. Dzisiaj mieliśmy chociażby tutaj awarię w Nowej Wsi i pewnie takie modernizacyjne pieniądze jeszcze będą niejednokrotnie tutaj do budżetu musiały wpływać. Także nie wykluczam, że te środki zarówno na remonty budynku, na modernizację budynków komunalnych, jak i mam nadzieję, że modernizacja, a nie remonty bieżące szkół też będą się pojawiać. Jeśli chodzi o odpady, to faktycznie tutaj zaplanowany jest taki bufor w około 800 tysięcy złotych, który bilansuje na ten moment potencjalne wydatki i wpływy do budżetu gospodarki odpadami. Przypomnę, że wolą tak naprawdę państwa radnych w zeszłym roku dopłaciliśmy przeszło 2 miliony złotych, w zasadzie 2,5 mieliśmy zapisane w budżecie, do gospodarki odpadami, zamiast wydawać te środki na inne inwestycje, które no, można by było zrealizować. 2,5 miliona złotych to jest dosyć spora suma pieniędzy, która mogłaby posłużyć na modernizację budynków komunalnych, na organizację różnego typu inicjatyw, na remonty czy modernizację w szkołach. Także niestety, ale tak to się potoczyło i tutaj wolą państwa radnych dopiero w lipcu została ta stawka urealniona. Jeśli chodzi o bieżące rachunki, to one już są zbliżone do tych wpływów, jakie mamy ze strony tutaj opłaty. Także jeśli znacznie nie powiększy się ilość zużywanych, generowanych przez nas odpadów, jeśli będą one segregowane w sposób właściwy, bowiem odpady zmieszane są oczywiście najdroższe niestety dla systemu, to istnieje nadzieja, że być może ta poduszka finansowa tutaj zapisana teraz w budżecie pozostanie w nim i nie będzie trzeba do tych sum z opłaty śmieciowej dokładać. Natomiast na ten moment, bazując na tym całym zeszłym roku, no to musieliśmy zabezpieczyć więcej środków, aczkolwiek trendy są w miarę, że tak powiem, pozytywne i wydaje się, że może już zmierzamy w dobrym tutaj kierunku, żeby ustabilizować te koszty. Wnioski o dofinansowanie, tutaj była interpelacja czy zapytanie, także taka odpowiedź jakby padnie, jakie wnioski o dofinansowanie burmistrz składa, natomiast jest to prerogatywa burmistrza, żeby składać wnioski o dofinansowanie, jakby z niej burmistrz na pewno nie zostanie, że tak powiem, z niej nie będzie rezygnował burmistrz, przynajmniej nie burmistrz Trzcianki i zawsze tam, gdzie jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, tam burmistrz Trzcianki będzie się starał to robić i jakby tutaj nic temu nie przeszkodzi, bo ma takie możliwości i dzięki temu możemy realizować różnego typu projekty, które pewnie nie mogłyby liczyć na sfinansowanie ze środków własnych, jak chociażby ośrodek edukacji ekologicznej w Rychliku, jak chociażby teraz to, co wnioskujemy, czyli droga z Sarcza do Trzcianki. No, trzeba wnioskować, żeby środki pozyskiwać. Trzeba też pisać o PGR-y. Tu zresztą akurat państwo radni od początku mówili, żeby z góry zabezpieczyć środki na wkłady własne. Tych środków oczywiście na ten moment nie ma. Jak dostaniemy dofinansowanie, to będziemy się martwić tym, żeby pozyskać środki na wkład własny. Także tutaj z pewnością z tej inicjatywy absolutnie nie zrezygnuję i będę działał na rzecz tego, żeby jak najwięcej środków zewnętrznych spływało do budżetu gminy Trzcianka, a żeby państwo radni mogli decydować o tych środkach, które są środkami własnymi na realizację tych wniosków, które państwo oczywiście słusznie sugerujecie. Także taka współpraca myślę, że jest najbardziej optymalna. Jeśli chodzi o punkt przeładunkowy, to oczywiście te szacunki, jakie są, państwo mówią o 300 tysiącach, jeśli spojrzeć, a dyskusja miała być o obu projektach uchwał, na projekt budżetu i projekt WPF-u, to tam jest oczywiście 700 tysięcy złotych, a nie 300 tysięcy złotych. I to są szacunki, które opierają się na innych realizacjach. Oczywiście nasza realizacja może być droższa i prawdopodobnie taką będzie. Jesteśmy na ostatnim etapie tutaj planowania tego zadania. Myślę, że w
w najbliższych dniach tak naprawdę takie kosztorysy już do nas spłyną. Natomiast tutaj planujemy współpracę i wykorzystanie naszej spółki. Tak jak pani radna Jadwiga Durejko onegdaj na którejś z komisji zapytała, a jaki będzie wkład spółki w te inwestycje, to wtedy zaświeciła nam się lampka i faktycznie ten wkład spółki tutaj zostanie, że tak powiem, uwzględniony i spółka przejmie te inwestycje, dzięki czemu chociażby na podatku VAT jakieś oszczędności pozyskamy. Jeśli chodzi o proceduralne tutaj postępowanie, to teraz zapisujemy to jedynie w budżecie. Natomiast potem, jako że chcemy, żeby te zadanie realizowała spółka, to żeby te środki z budżetu zostały przekazane dalej na realizację tej inwestycji, to pojawi się nowa uchwała. I wtedy Państwo będą mieli przed sobą wszystkie dane konieczne do podjęcia takiej decyzji, czyli i kosztorysy, i plan, jak to wszystko wygląda. I wówczas Państwo radni dopiero zdecydujecie o przekazaniu tych środków. Także jakby na ten moment to jest zapis budżetowy, natomiast dopiero decyzja taka wiążąca będzie przez Państwa radnych podejmowana. No mam nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Także tak to będzie wyglądało. Wracając tutaj do pana Edwarda, OSP. Jeśli chodzi o inwestycje, które są związane z ochotniczymi strażami pożarnymi czy innymi tego typu zadaniami z zakresu bezpieczeństwa, to tutaj opieramy się na wiedzy, oczekiwaniach i potrzebach sygnalizowanych przez odpowiednie służby. Ja szanując państwa zdanie państwa radnych, co jest potrzebne, ale co nie i co w pierwszej kolejności traktować jako priorytet, to mimo wszystko opierać się będę na oczekiwaniach sygnalizowanych przez komendantów poszczególnych jednostek i takie oczekiwanie w planie jako następne było właśnie co do Nowej Wsi. I z tego tytułu ta pozycja się pojawiła nieprzypadkowo. W zeszłym roku realizowaliśmy zakup wozu bojowego, gdyż sygnalizowane było, że to jest priorytet, a dopiero w dalszej kolejności jest projekt remizy w Nowej Wsi. No nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować naraz, natomiast no poszczególne podmioty, które oczekują realizacji tych zadań, faktycznie mają tu zdanie raczej wiążące, bo to oni powinni stwierdzać, co jest jakby najważniejsze i dokonywać takiej gradacji potrzeb wśród swoich, że tak powiem, oczekiwań. Jeśli chodzi o informacje, znaczy tutaj uwagi ze strony państwa radnych Łukasza i Marcina Walkowiaka, to oczywiście jakby z nimi się po prostu zgadzam. One zostały wprowadzone też do budżetu. Poza tym zapisem tutaj jakby związanym z omyłkami, że tak powiem, literowymi. Natomiast tu odbieram to jako sugestię, żeby jakby te zadanie zrealizować i będziemy się starać tutaj, żeby faktycznie, skoro zostało to zaznaczone na zielono w wnioskach zrealizowanych, to żeby w trakcie roku może jakieś działania poczynić, żeby tutaj odpowiedzieć zadość temu lapsusowi. Pani Jadwiga, myślę, że już większość pytań jakby się powielało tych tematów, czyli CIS, punkt przeładunkowy, administracja, temat Stradunia. Jak wiadomo, tutaj mieliśmy propozycję, żeby zrealizować zadanie ze środków zewnętrznych w Straduniu. Tam ta modernizacja była oparta na o dofinansowanie 85%, 15% tylko pochodziło tutaj od nas. Jeśli chodzi o te remonty bieżące placówek typu sale wiejskie, to tam są skromne środki na ten moment zapisane. Natomiast też zakładam, że w momencie, w którym ta nadwyżka operacyjna pozwoli na to, żeby takie bieżące zadania realizować, bo tutaj myśleliśmy o zadaniu majątkowym, wielomilionowym zadaniu majątkowym i to był wydatek majątkowy. Natomiast jeśli my mamy takie bieżące działania realizować, to tu musimy najpierw tę nadwyżkę operacyjną, że tak powiem, wzbogacić, gdyż mamy zbyt małe zabezpieczenie tutaj między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi. Także nie możemy sobie pozwalać na dodatkowe dochody bieżące, to też tutaj wydatki bieżące, to też tutaj, dziękuję, to też tutaj jakby na ten moment te wszystkie remonty gdzieś tam oczekują na kilka miesięcy chociażby, żeby te środki dodatkowe może do budżetu doszły. I jeśli chodzi o wspomniane przez pana Roberta Matkowskiego tematy, to ja wiem, że tutaj państwo prześcigacie się w ilości składanych wniosków.
No my te wnioski wszystkie musimy obrobić. To nie jest tak, że my ich nie widzimy. Wiadomo, no, jeśli więcej będzie tych wniosków, to tym trudniej będzie wybrać te, które są zasadne. Także proszę też o to, żeby przemyśleć pewne tematy, przedyskutować. Niech to będą wnioski grupy radnych, niech to będą wnioski klubów radnych, niech to będą wnioski komisji. Wtedy wydaje się, że jakby jest jak najbardziej zasadne, żeby takie zadania realizować. A jeśli chodzi o Półkolonie i tego typu sprawy, to tutaj realizowane było to co roku poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i takie wsparcie po prostu jest kontynuowane. Generalnie ciekawi mnie, że podczas komisji wniosków de facto szczególnych nie było. Dyskusja była, że tak powiem, krótka. Dziś jakby nagle się pojawiają jeszcze nowe pomysły. Wszystkie opinie komisji były pozytywne. Wierzę, że mimo tej długiej dyskusji, która tak naprawdę mogła się już odbyć i odbyła się, a wszystko jest powielane, to będziemy mogli za moment już przejść do długiej procedury procedowania tych autopoprawek, a potem przyjęcia budżetu i wierzę w to, że jeszcze dziś zakończymy te realizacje. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Myślę, że usłyszeliśmy dużo tutaj ważnych informacji. Jeszcze jest czas konkretyzować. Ktoś tutaj się zgłasza do odpowiedzi? Tak. Zgłosiła się pani radna Jadwiga Durejko. Zapraszam. No ja... Z mojej wypowiedzi wynikało, że chciałam posłuchać odpowiedzi pana burmistrza, żebym wiedziała, jak sprawy, za jakie zająć stanowisko, jeżeli chodzi w ogóle o budżet. Mam jeszcze dodatkowe pytanie, czy w związku z tym, jeżeli by się w roku jakieś pieniądze udało zorganizować, to żeby zabezpieczyć te świetlice w Straduniu, bo tam podobno prąd na wierzchu jest, tam jest wręcz niebezpiecznie. Także chciałabym, żeby pan burmistrz to miał na uwadze, to ja już nie będę składała tego jako wniosku, tylko po prostu, żeby to pozostało w ramach tych pytań, które tutaj zadałam. Konkretnie, jeżeli chodzi o zadane przeze mnie pytanie, cieszę się, jeżeli chodzi o PSZOK, bo o to mi chodziło, to bardzo fajnie. Natomiast biorąc pod uwagę CIS, no myślę, że dosyć... Obiektywnie pan, dosyć konkretnie odpowiedział mi pan burmistrz i powiem szczerze, że ta wypowiedź mnie satysfakcjonuje. Pozostałe również, także moje stanowisko jest takie, ja będę głosować za. Dziękuję. O głos poprosił pan radny Witold Perski. Zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, ze względu na wypowiedź pani radnej Jadzi. Wycofuję wniosek naszej grupy, którą teraz reprezentuję, te 150 tysięcy o ścięcie, aby ta procedura głosowań przeszła szybciej i sprawniej. Nie będziemy się przepychać tym wnioskiem. Tylko mam jeszcze takie pytanie, panie burmistrzu, bo wiemy, że chodzi o administrację, nie? Opłaca dla administracji. Średnia wzrasta, najniższa krajowa, przepraszam, wzrasta. A jakie będą podwyżki dla pracowników? Bo też mnie troszeczkę martwi. No jestem za tym, żeby te podwyżki były również dla tych pracowników, bo tak jak pan burmistrz powiedział, że w innych sektorach są lepsze pieniądze, mogą zarobić pracownicy, a jednak troszeczkę od dłuższego czasu pracownicy urzędu byli, no może nie pomijani, ale wstrzymywane były te podwyżki. Nie? Jaka będzie średnia dla wszystkich pracowników? Dziękuję. Głos zabierze burmistrz Sianki. Szanowni Państwo, no, chciałbym, żeby pewne jednak kompetencje pozostały w moich rękach. Nie ukrywam, że jest to w towarzystwie tylu pracowników wywieranie pewnej presji na temat tych wynagrodzeń. Oczywiście one są i one są rokrocznie, staramy się rokrocznie podnosić te wynagrodzenia, tak mniej więcej między 3 a 5%, żeby
no gonić tak naprawdę, nie tyle równać, co wręcz gonić tę płacę minimalną, która gdzieś tam ucieka, i te płace w sektorze przedsiębiorstw. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale najnowsze dane o średniej płacy w gospodarce krajowej, w zasadzie tutaj w sektorze przedsiębiorstw, to jest przekroczona kwota 6 tysięcy złotych brutto. Jest to płaca, której szybko nie dogonimy, jeśli chodzi o średnią płacę w administracji, ale to ze względów obiektywnych, bo trzeba znaleźć wypadkową między oczekiwaniami mieszkańców a tymi kosztami. Także takie podwyżki jakby mam nadzieję, że uda się w tym roku też zrealizować, aczkolwiek no będzie to zależało oczywiście od koniunktury, która też może być zmienna. A co do Stradunia, to oczywiście słyszałem, tak jak i pani radna tutaj sołtysa, sygnalizującego ten problem, i oczywiście tam zostanie do weryfikacji wysłana osoba, która sprawdzi, co należy zrobić i faktycznie jaka jest konieczność poszczególnych, że tak powiem, działań w tym zakresie. Także po takiej weryfikacji dopiero będziemy mogli rozmawiać o tym, żeby dany problem likwidować. Chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, skoro nie ma już więcej chętnych do zabrania głosu w tej dyskusji, zamykam ten punkt dyskusji w punkcie 9 i od razu w 10, bo to wiadomo, że było, dwa tematy zazębiały się. Natomiast w tej chwili przechodzimy do tej najbardziej chyba treściwej, do treściwego punktu, punktu 11, czyli głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Takie poprawki otrzymaliśmy. Natomiast ja bym tutaj może oddał tutaj głos panu burmistrzowi, żeby tutaj można było zreferować. Proszę bardzo. Ach, jeszcze zreferować. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy też te wszystkie autopoprawki, żeby wiadomo było, nad czym Państwo głosujecie. To będą wyświetlone tutaj na bieżąco, też będą wszyscy jakby widzieli. Gro z nich jest typowo porządkowymi autopoprawkami. Dotyczą chociażby zlikwidowano opłatę targową w tym roku, wobec czego musimy jakby zlikwidować też taki dochód. Natomiast wprowadzamy rekompensatę akurat w podobnej wysokości ze strony budżetu państwa. Część autopoprawek dotyczy projektu Czas na CUS, czyli Centrum Usług Społecznych, jest związanych z przeniesieniem tych środków z budżetu gminy stricte na budżet samego CUS-u. Zwroty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zrealizowany w zeszłym roku projekt usuwania folii rolniczych. Pojawiają się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień. To jest uwaga RIO tutaj zrealizowana. Pojawiają się dochody ze sprzedaży grobowców, niezrealizowane w ubiegłym roku w całości, także część z nich wpłynęła w zeszłym roku, a część wprowadzamy teraz do budżetu. To są 143 tysiące złotych. To tyle, jeśli chodzi o dochody i autopoprawki ich dotyczące. Natomiast co do wydatków, też są one zwiększane. Pojawiają się zeszłoroczne jakby wydatki na moderatora odnowy wsi. Te szkolenia z sołtysami i sołectwami są teraz przeprowadzane. Następuje zmiana nazewnictwa, jeśli chodzi o temat obwodnicy, i ten wydatek też jakby będzie realizowany już wkrótce. Pojawiają się wnioski, znaczy autopoprawki dotyczące wniosków z Państwa strony, ze strony radnych. Budowa drogi przy ulicy Fabrycznej. Mówimy tutaj o szeroko rozumianej drodze, w którą wchodzą, nie wiem, parkingi, chodniki i tak dalej. I to jest zapisane i w budżecie, i w WPF-ie. Tak jak zresztą zostało to już wspomniane. Planuje się wydatki w kwocie 150 tysięcy na przebudowę drogi wzdłuż ulicy Staszica, to jest i droga, nakładka asfaltowa plus chodnik, też szeroko rozumiane jako droga, i też to zawiera się w rozbiciu na 2 lata, 150 tysięcy w tym roku, 90 tysięcy w roku przyszłym. Jeśli chodzi o zadanie pod hasłem miejsca postojowe przy starej plaży, oczywiście nie rezygnujemy z tego zadania, tutaj jest zmniejszenie tej kwoty, natomiast to zadanie przejęła w pewnym zakresie spółka, nasza spółka, także też wyposażamy ją w odpowiednie środki na inwestycje innego typu, żeby spółka mogła zaangażować się
w tym zakresie. Także to zadanie, tak jak uchwała Rady Miejskiej brzmi, że jest warte zrealizowania, zostanie w przyszłym roku zrealizowane. Nadleśnictwo już pracuje nad mapami, projektami i wycinką poszczególnych drzew. Konsultacje społeczne w ramach planowania przestrzennego też projekt przechodzący, wydatki przechodzące z zeszłego roku niewykorzystane pojawiają się w tym. Administrowanie cmentarzami, przewidujemy wzrost kosztów, tak jak wszędzie w pozostałych obszarach, natomiast na etapie procedowania budżetu no musieliśmy to przyciąć, teraz jest możliwość wprowadzenia. Jeśli chodzi o te tłumaczenia, właśnie nie tyle tłumaczenia na język migowy, bo moglibyśmy sesję tłumaczyć albo na język migowy, albo dorabiać napisy. I tutaj to jest dodatkowy koszt wymuszony ustawą o dostępności. Każda ta sesja będzie objęta jeszcze audiodeskrypcją i też pojawią się napisy. I tutaj jest zaplanowany też odpowiedni na to wydatek. Opłatomat w urzędzie. Środki po prostu niewykorzystane w zeszłym roku wpisywane teraz do wydatków. Centrum Usług Społecznych wspominałem. Wydatki w promocji zmniejszone o 30 tysięcy złotych. Też przypomnę, zmniejszane były tu już przez panią skarbnik i przeze mnie wcześniej, ale to też z wniosku państwa radnych. Zmiana zapisu nazwy stowarzyszenia to oczywiście jest prosta pomyłka. Teraz poprawiana. Zwiększony plan wydatków na oświatę. To oczywiście jest i tak studnia bez dna. Tutaj jeszcze nie wiadomo, na ile będą one zwiększane w trakcie roku. Zobaczymy. Może uda się jakoś to w ramach tych budżetowych zatrzymać, a może będzie trzeba jeszcze w przyszłym roku, znaczy w tym roku dołożyć. Centrum Usług Społecznych wspominałem. Zmiana nazewnictwa w Górnicy, zadania też niewielkie. Realizacja tutaj zadania wodociągowego to oczywiście jest przekazane, będzie przekazane odrębną uchwałą do spółki na kolejnej sesji. Jeśli chodzi o tutaj nazewnictwo, przenoszenie wydatków, to myślę, że się nie będę skupiał. W zadaniu modernizacja budynków komunalnych wskazujemy, to są, nie są dodatkowe środki, ale wskazujemy, że część z środków zapisanych w budżecie na to zadanie będzie finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast no, nie jest to dodatkowa kwota, tylko po prostu źródło finansowania wskazujemy jako zewnętrzne. Rozszerzamy nazwę zadania, jeśli chodzi o program ochrony środowiska, tak żeby to zrealizować dokładnie z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o projekt realizowany w latach 2017-2018 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zabezpieczamy środki pod kątem zwrotu tej części dofinansowania, o którą poproszono nas o zwrot. I tak udało się nam tutaj uchować ten 1 milion złotych, który był zagrożony. Także wprowadzamy to, jeszcze nie jest całość tych środków, które potencjalnie możemy zwrócić, natomiast będziemy się starać może chociaż, żeby te odsetki nam umorzono, aczkolwiek na ten moment zapisujemy wszystko. Centrum Usług Społecznych wspominałem, Mały Kopernik to też było wspomniane. Nie ma niestety dofinansowania na ten cel. Konkurs dedykowany był głównie szkołom zawodowym i takie też 3 w zasadzie z 20 wniosków zostały tylko dofinansowane. Centrum Usług Społecznych jeszcze raz, zmiany w paragrafach. W sołectwach Teresin i w sołectwach Niekursko, Przyłęki, Runowo tam zmiany dotyczą zapisów poszczególnych funduszy sołeckich. Do 3 z tych sołectw dokładamy jeszcze na traktorki, bo oczywiście sołtysi, jak to mają, że tak powiem, w zwyczaju, zaplanują za mało i to o tym trzeba im dopomóc. Także takie zadanie, zapomniałem tego powiedzieć sołtysom, że dostają prezent tutaj dzisiaj od państwa radnych i po 3000 do tych swoich wydatków i będą mieli zrealizowane w pełni. Zwiększa się tutaj jakby realizacja wniosku ze strony państwa wnioskujących, zwiększenie o kwotę 20 tysięcy dotacji dla muzeum przy zmniejszeniu o kwotę 50 tysięcy dotacji dla Biblioteki Publicznej Centrum Kultury. To wpisane jest na wniosek z państwa strony.
I zmniejszenie o kwotę 30 tysięcy, czyli w sumie 80 tysięcy mniej jest na rzecz Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, co wpłynie oczywiście na funkcjonowanie i te wydarzenia, które planujemy. Pozostałe zadania, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest wskazany też w planie przychodów. Dostosowane zapisy poszczególne, wynik się zmienia siłą rzeczy i deficyt, natomiast deficyt się zmienia z tytułu tych przychodów, które są wpisywane. No i analogiczne zmiany są przeniesione do WPF-u, który też jest dostosowywany do tego, co zadziało się na sesji grudniowej, bo tam też już dokonaliśmy pewnych zmian, które były po projekcie budżetu w listopadzie. I to jest wszystko w tych poprawkach tutaj doopisywane. Może mogłem krócej, ale wszystko w pełni się postarałem wytłumaczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz tutaj patrzę na panią inspektor Marzenę Domagałę. Czy dobrze, chciałbym to dobrze przeprowadzić i sprawnie, czyli głosujemy tak naprawdę zwiększenia dochodów, potem zwiększenia wydatków. Potem mamy łącznie jeden zapis w projekcie uchwały budżetowej do przegłosowania i wynik deficyt na samym końcu. Ja rozumiem, ale będę się obracał. Także szanowni radni, przystępujemy do głosowania poprawek. Mamy ich tak naprawdę 34, 35, więc róbmy swoje. Pierwsza poprawka. To jest zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 70 tysięcy złotych. Dział 756, rozdział 756-16, paragraf 0430. I ustala się plan dochodów z tytułu rządowej rekompensaty w kwocie 69 597 zł, to jest w wysokości realizowanych dochodów z opłaty targowej w 2019 roku. Dział 756, rozdział 756-16, paragraf 2680. Szanowni radni, przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, kolejna poprawka. Zwiększa się plan dotacji z EFS w ramach POWER na realizację projektu pod nazwą Czas na Stus, utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance o kwotę 288 650 zł, dział 853, rozdział 85395, paragraf 2057, 243 274 zł 22 grosze i paragraf 2059 45 375 zł i 78 groszy oraz przenosi się plan dotacji w kwocie 181 864 zł 69 groszy w dziale 853 rozdział 85395 z paragrafu 2057 do paragrafu 2059. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Za.
Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Aha, przepraszam bardzo. Obydwie uchwały przeszły jednogłośnie. Tak, 20 za. Przepraszam bardzo. Chciałem tu przyspieszyć. Dobrze, następny punkt, trzeci. Planuje się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia o nazwie usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 4100 zł, dział 900, rozdział 926, paragraf 2460. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Jestem za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Chałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Poprawka przeszła jednogłośnie, 20 za. Kolejna poprawka. Planuje się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 403 zł. Dział 756, rozdział 756, 15, paragraf 06, 40, 200 zł. Rozdział 756, 16, paragraf 06, 40, 8203 zł. Dział 900, rozdział 902, paragraf 06, 40, 9000 zł. Przystępujemy do głosowania nad poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Jestem za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. A. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Chałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Poprawka została przyjęta jednogłośnie, 20 za. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Planuje się dochody ze sprzedaży grobowców w kwocie 143 280 zł, dział 710, rozdział 710-35, paragraf 0970. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Jestem za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Chałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Za. Dziękuję za głosowanie. Również poprawka została przyjęta jednogłośnie, 20 za. Przechodzimy teraz do zwiększania wydatków. Tak. Proszę. Mamy teksty na papierze przed sobą. Mamy tekst wyświetlany tutaj. Czy istnieje super konieczność, żeby pan przewodniczący tekst powtarzał? Czy tylko numer? Być może dział, numer danej numer poprawki. Czy to byłoby ok? Może tutaj poprosimy o wypowiedź pani mecenas? Aha. O, to by było super. Tak, proszę państwa, żebyśmy mieli jasność, to mamy faktycznie wyświetlone przed sobą, macie państwo, a pan przewodniczący poda poprawka, powiedzmy numer 1, kropa, bez podawania tych poszczególnych może paragrafów. Tak? Dobrze.
Ale rozumiem, że bo pani tutaj Marzena do protokołu ma to, nie? Ale czego dotyczy? Bo pan przewodniczący powie, tak. Nie, czasie numer jeden, wydatki, ale mamy. Planuje się wydatki w kwocie 4920 tak. zł, tak? Na szkolenia. Może pominiemy tylko te paragrafy, żeby, okay, tak. nie, żeby nie czytać mhm. tych paragrafów. Tak? Mhm. Dobrze. Więc tutaj mamy, przystępujemy do bloku poprawek zwiększających wydatki o kwotę 563 tysiące złotych. Ale zaraz, no to mamy cały tam, chciałem tu odczytać, całość. I tutaj mamy pierwszą poprawkę. Planuje się wydatki w kwocie 4920 zł na szkolenia z moderatorami Odnowy Wsi. Więc przystępujemy tutaj do głosowania nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Dobrze. Jednogłośnie poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka, 20 za. Kolejna poprawka w dziale 600, rozdział 613, zadanie inwestycyjne pod nazwą Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki otrzymuje brzmienie opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki. Przystępujemy do głosowania nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. O. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Jestem za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Tak jak poprzednio, 20 za, czyli jednogłośnie. Kolejna poprawka. Planuje się wydatki w kwocie 50 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa drogi przy ulicy Fabrycznej w Trzciance. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. 20 za. Jednogłośnie przyjęta poprawka. Kolejna. Planuje się wydatki w kwocie 150 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa drogi na ulicy Stasica, ulica Spółdzielców i do ulicy Wieleńskiej. Przystępujemy do głosowania tej poprawki. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 20 za. Kolejna poprawka. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 tysięcy złotych na zadanie wynajęcie miejsc postojowych przy starej plaży od nadleśnictwa Trzcianka. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za.
Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Jestem za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dobrowski. Za. Wyszło? Dobrze, mamy tu kolejną poprawkę. 20 za, jednogłośnie. Przystępujemy do głosowania. Kolejne poprawki. Zmniejsza się plan wydatków na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów. Przepraszam. Zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego o kwotę 4375 zł oraz przeniesienie między paragrafami. Głosujemy. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Radny Kilian. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szkajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 20 za. Kolejna poprawka. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 tysięcy zł na administrowanie cmentarzami. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Znów jednogłośnie 20 za. Kolejna poprawka. Przeniesienie między paragrafami wydatków w dziale 750. Wydatki dotyczą wynagrodzenia wykonawcy tłumaczeń sesji rady na język migowy. Umowa z osobą fizyczną. Przystępujemy do głosowania poprawki. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Kolejna poprawka przyjęta jednogłośnie. 20 za. Kolejna poprawka. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 030 zł na zadanie pod nazwą zakup i montaż opłatomatów wraz z modułem ScanBok elektroniczne biuro podawcze w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki. Przystępujemy do głosowania tej poprawki. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Znów mamy jednogłośnie przyjętą poprawkę. 20 za. Kolejna poprawka. Przeniesienie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w zakresie dodatku mieszkaniowego w kwocie 70 928 zł z planu urzędu do planu Centrum Usług Społecznych. Głosujemy nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za.
Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję za oddanie głosu. 20 za. 11 poprawka. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 tysięcy złotych w dziale 750 na materiały i usługi związane z promocją gminy oraz o kwotę 20 tysięcy złotych na imprezę Heartbeat Festival. Głosujemy. Radny Łukasz Walkowiak. Przeciw. Radny Marcin Walkowiak. Przeciw. Radny Joachimiak. Wstrzymuję się. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Wstrzymuję się. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny... Pan Jan Czarnecki wstrzymał się od głosu. Pan Tomczak był za. Pan Rogosz? Za. Dobrze. Pan Perski? Dobrze, to inaczej. Jeszcze raz przystąpię do głosowania. Przepraszam, bo rzeczywiście lecieliśmy to bardzo szybko, ekspresowo. Więc jeszcze raz, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 tysięcy na materiały i usługi związane z promocją gminy oraz o kwotę 20 tysięcy na imprezę Heartbeat Festival. Jeszcze raz. Radny Łukasz Walkowiak. Przeciw. Radny Marcin Walkowiak. Przeciw. Radny Joachimiak. Wstrzymuję się. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Wstrzymuję się. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem przeciwny. Radna Szukajło. Jestem przeciw. Radny Natkaniec. Wstrzymuję się. Radny Prankiewicz. Wstrzymuję się. Radna Flis. Wstrzymuję się. Radny Iwanicki. Wstrzymuję się. Radna Kamińska. Jestem przeciw. Radny Matkowski wstrzymuje się. Radny Dąbrowski. Jestem przeciw. Dziękuję. Momencik, zaraz podamy wyniki. Już podaję wyniki. Za tą poprawką głosowało 7 radnych, przeciw 6, wstrzymało się 7. Czyli poprawka została przyjęta. Mamy tutaj 12 punkt. W uzasadnieniu do uchwały w dziale 750, rozdział 750-95, zaplanowana składka w kwocie 5008 zł dotyczy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Błędnie zapisano Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Głosujemy nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 20 za. Kolejną 13 poprawkę. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 728,10 zł na wydatki na wynagrodzenia w dziale 801, rozdział 801.01, paragraf 40.10. Kto? Radny Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Jednogłośnie 20 za. Kolejna poprawka.
Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pod nazwą Czas na CUS, utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance o kwotę 288 650 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami. Głosujemy. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Jestem Dąbrowski. Za. Dziękuję za głosowanie. 20 za, jednogłośnie. Kolejna poprawka. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia finansowego z Funduszu Sołectwa Górnica pod nazwą Wykonanie Ogrodzenia Placu Zabaw na nazwę o brzmieniu Wykonanie Nawierzchni Utwardzonej na Placu Zabaw. Podajemy pod głosowanie. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 20 za. Mamy kolejną poprawkę. Planuje się wydatki w kwocie 50 tysięcy zł na dokapitalizowanie Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka ZOO, zwiększenie kapitału zakładowego, budowa sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ulicy Ogrodowej i Sadowej. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Wstrzymuje się. Radny Perski. Wstrzymuje się. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Zaraz podamy wyniki. 18 za, dwa głosy wstrzymujące. Poprawka przeszła, została przyjęta. Kolejna poprawka to przeniesienie wydatków w kwocie 900 zł na realizację projektu tworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Trzcianka. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. 20 głosów za. Jednogłośnie. Kolejna poprawka. W załączniku dotyczącym wydatków majątkowych zwiększa się w zadaniu pod nazwą Modernizacja budynków komunalnych udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 110 tysięcy zł. Głosujemy tą poprawkę. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Zdecydowanie za. Radna Szukajło. Jestem. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. 20 głosów za. Kolejna poprawka. Zadanie pod nazwą Raport z realizacji programu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie Program ochrony środowiska oraz Raport z realizacji programu ochrony środowiska. Zaplanowane wydatki w kwocie 16 tysięcy złotych.
Głosujemy nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie. 20 za. Kolejna poprawka. Planuje się wydatki w kwocie 101 230 zł. 40 groszy tytułem zwrotu kwoty wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami z projektu Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Głosujemy nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Wstrzymuję się. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski wstrzymuje się. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. 18 za, 2 wstrzymujących. Także poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka. Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków Centrum Usług Społecznych, zadania własne. Tu mamy szereg kwot, które jest na tablicy za mną. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Jestem Dąbrowski. Za. Dobrze. No dobrze. Kolejna poprawka przeszła jednogłośnie 20 za. Kolejna poprawka. Zmniejsza się o kwotę 150 553,50 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą Centrum Kreatywności Mały Kopernik w Straduniu. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Wstrzymujmy się. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Wstrzymuje się. Radny Czarny. Wstrzymuje się. Radny Hałuszka. Wstrzymuje się. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Wstrzymuje się. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Wstrzymuje się. Radny Matkowski wstrzymuje się. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję za oddanie głosu. Za chwilę podamy wyniki. Za poprawką głosowało 13 radnych, wstrzymało się 7. Dziękuję, poprawka została przyjęta. Mamy kolejną poprawkę. Wprowadza się przeniesienia w planie wydatków Centrum Usług Społecznych, świadczenia rodzinne, zadania zlecone. I też mamy tutaj szereg kwot podanych za moimi plecami na tablicy, więc przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Jeszcze raz można do mikrofonu? Wstrzymuję się. Radny Tomczak. Można tam za. Dobrze. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za.
Radny Matkowski za, radny Dąbrowski? Jestem za. 19 za poprawką, jeden wstrzymujący głos. Poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka. W planie Funduszu Sołectwa Teresin przenosi się wydatki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Zagospodarowanie Gminnych Terenów Zielonych w kwocie 9000 zł. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Jachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. 20 za, jednogłośnie. I tutaj mam poprawkę 25 z kolei takim oznaczeniu. Tak, tutaj jest taka poprawka. Zwiększa się wydatki na zakup traktorków kosiarek o kwotę 8650 zł. I tu mamy wyszczególnione, na jakie sołectwa: Nikórsko, Przyłęki, Runowo. Więc. Wydrukujemy nowe. Razem. Dobrze. Na razie idzie ekspresowo. No to idziemy. Aha, to dobra, to ja na jednej? Na tej jednej. Dobrze, czyli traktujemy to jako jedno głosowanie tych trzech sołec. Więc zaczynamy. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Tak, za. Radna Durejko. Chcieliśmy sobie wyjaśnić. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za traktorkami. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Brankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Mamy przechodzimy tutaj do głosowania 26. poprawki. Wydatki w dziale 900 zaplanowane na zadanie pod nazwą budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na Przok w Trzciance przenosi się do zadania pod nazwem dokapitalizowanie przedsiębiorstwa usług komunalnych i budowlanych Kombud spółka z o.o. zwiększenie kapitału zakładowego budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance. Przystępujemy do głosowania tej poprawki. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Wstrzymuje się. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Wstrzymuje się, tak? Tak. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski wstrzymuje się. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Za chwilę podamy. Dobrze. Poprawka została przyjęta, 17 za, 3 wstrzymujących. Kolejna poprawka. Zwiększa się o kwotę 20 tysięcy zł plan dotacji podmiotowej dla muzeum. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Zdecydowanie za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Całkowicie za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję za głosowanie. 20 za. Została przyjęta poprawka.
Następna poprawka. Zmniejsza się o kwotę 50 tysięcy złotych plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Przystępujemy do głosowania tej poprawki. Radny Łukasz Walkowiak. Przeciw. Radny Marcin Walkowiak. Przeciw. Radny Joachim Jak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem przeciwny. Radna Szukajło. Jestem przeciw. Radny Natkaniec. Przeciw. Radny Prankiewicz. Wstrzymuję się. Radna Flis. Wstrzymuję się. Radny Iwanicki. Przeciw. Radna Kamińska. Przeciw. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem przeciw. Za chwilę podamy wyniki. Podajemy wyniki głosowania nad tą poprawką. 10 radnych za, 8 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Poprawka została przyjęta. 29. Z kolei poprawka. Plan dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w kwocie 165 tysięcy zł na organizację imprez, 20 tysięcy zł majówka, 25 tysięcy dożynki, 120 tysięcy noc świętojańska, zmniejsza się o kwotę 30 tysięcy zł i zapisuje się plan dotacji w kwocie 135 tysięcy zł na organizację imprez dni trzcianki, majówka, dożynki. Wszystko w porządku? Na razie? Tak, dobrze. Okej. Więc przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Przeciw. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachim Jak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem przeciwny. Radna Szukajło. Jestem przeciw. Radny Natkaniec. Przeciw. Radny Prankiewicz. Przeciw. Radna Flis. Przeciw. Radny Iwanicki. Przeciw. Radna Kamińska. Przeciw. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Przeciw. Dziękuję. Za chwilę podamy wyniki. Podajemy wyniki. 11 głosów za poprawką, 9 przeciw. Poprawka została przyjęta. Czyli mam tak, zmiany w planie przychodów. Zwiększa się przychody o kwotę 110 tysięcy złotych z tytułu niewykorzystania w 2020 roku środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozumiem, to też podlega głosowaniu. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Łukasz Walkowiak. Za. Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachim Jak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Za. Jednogłośnie została przyjęta. Teraz będziemy głosować zapis w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. W związku z przyjętymi autopoprawkami w planie dochodów i wydatków odpowiednio zmienia się zapisy w projekcie uchwał w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Czyli głosujemy to w całości. Za mną, tak, jest za mną wszystko wyszczególnione. Dobrze, więc przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Co jest? Za. Radny Joachim Jak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Mamy zapis przyjęty jednogłośnie. 20 za. I ostatnia z szeregu
poprawek. Wynik deficyt, zwiększa się plany deficytu na 2021 rok o kwotę 110 tysięcy złotych. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Jachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęto. Dobrze, czyli mamy tutaj za sobą głosowanie poprawek. Teraz mamy kolejny punkt 13. Głosowanie poprawek do projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032. Autopoprawka do projektu WPF na lata 2021-2032. Pierwsza, w załączniku numer 1 należy dostosować projekt do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2021 rok. Głosujemy. Łukasz Walkowiak. Za. Przepraszam. Rozumiem, że to tylko mam takie pytanie techniczne. Autopoprawka numer 1, w załączniku numer 1 to jest jedno głosowanie, potem lecimy. Będzie trzeba odczytywać jeden po drugim i głosować. Tak? Dobrze, dziękuję. Wolę zapytać. Czyli jeszcze raz wracamy. W załączniku numer 1 należy dostosować projekt do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2021. Głosujemy. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Poprawka została przyjęta jednogłośnie, 20 za. I tutaj mamy w drugim punkcie, w załączniku numer 2 należy wprowadzić następujące autopoprawki. Pierwsza autopoprawka o znaczeniu A. W przedsięwzięciu czas na CUS, utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań na kwotę 288 650 zł. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizowano planu projektu. Głosujemy tą poprawkę. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie została przyjęta ta poprawka. Poprawka w załączniku numer 2 o oznaczeniu B. W przedsięwzięciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka zmniejsza się łącznie nakłady finansowe na kwotę 63 625 zł. Zmniejszono w 2020 roku limit wydatków. Głosujemy nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Dąbrowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 20 za. Kolejna poprawka o znaczeniu C.
przedsięwzięciu realizacja konsultacji w ramach projektu Liderzy Konsultacji Społecznych z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Zwiększa się limit wydatków na 2021 roku i limit zobowiązań o niezrealizowaną w 2020 roku kwotę 4375 zł spowodowana brakiem możliwości przeprowadzenia drugiego etapu projektu w 2020 roku ze względu na COVID-19. Głosujemy nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Batkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 20 za. Tu mamy taki dosyć o znaczeniu D i tutaj mam tak zaznaczone, tak jakbyśmy musieli w tym D jeszcze głosować powiedzmy osobno, czy w całościowo można. Tak, dziękuję bardzo. Planowane łączne realizowane przedsięwzięcia. Utrzymanie czystości terenów publicznych gminy, w tym odbiór odpadów z terenów administrowanych przez gminę oraz zimowe utrzymanie dróg nie doszło do skutku z uwagi na trudności techniczne i organizacyjne zastosowania tego rozwiązania. Wobec powyższego zostały podpisane dwie odrębne umowy i dodane dwa odrębne przedsięwzięcia. I tu mamy utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka. Mamy podane nakłady w kwocie 280 tysięcy zł i odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka. I tu również mamy podane kwoty pomiędzy paragrafami. Także przystępujemy do głosowania nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jest. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Jestem Dąbrowski. Za. Dziękuję. 20 za, jednogłośnie. Kolejna poprawka do WPF-u oznaczona literą E. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia wynajęcie miejsc postojowych przy starej plaży od Nadleśnictwa Trzcianka. Głosujemy nad tą poprawką. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. Jestem Radna za. Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. 20 za. Autopoprawka oznaczona literą F. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie za 20 radnych. Mamy autopoprawkę oznaczoną literą G. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia Centrum Kreatywności Mały Kopernik w Stradoniu w związku z nieprzyznaniem dofinansowania. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. No niestety za. Radny Joachimiak. Wstrzymuje się. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Wstrzymuje się. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za.
Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Wstrzymuje się. Radny Czarny. Wstrzymuje się. Radny Hałuszka. Wstrzymuje się. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski wstrzymuje się. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Za chwilę podam wyniki. Czternastu za poprawką, 6 wstrzymujących od głosu. Poprawka została przyjęta. Mamy kolejną autopoprawkę o oznaczeniu H. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia zbudowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na PSZOK w Trzciance na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa usług komunalnych i budowlanych kombut spółka z o zwiększenie kapitału zakładowego. Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Jachimiak. Wstrzymuje się. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Wstrzymuje się. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski wstrzymuje się. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Za chwilę podam wyniki. Poprawka została przyjęta 17 głosami za, 3 wstrzymujących. Dziękuję. Kolejna poprawka po oznaczeniu literą I. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą administrowanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych, które będzie realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 893 421 tysięcy zł. Mamy tutaj rozpisane dalej limity. W lutym bieżącego roku planuje się ogłosić przetarg na to zadanie i podpisać umowę obejmującą lata 2021-2023. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Za chwilę podam wyniki. 20 za. Kolejne. Oznaczenie literką J. Dodaje się nowe przedsięwzięcie. Przebudowa drogi na ulicy Stasica od spółdzielców do Wieleńskiej. Realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 240 tysięcy zł. Przystępujemy do głosowania tej poprawki. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Mamy poprawkę do WPF-u oznaczoną literą K. Dodaje się nowe przedsięwzięcie, budowa drogi przy ulicy Fabrycznej w Trzciance, realizowane w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 350 tysięcy zł z limitem wydatków 2021 w kwocie 50 tysięcy zł. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za.
Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję, jednogłośnie za. Mamy do przegłosowania jeszcze zapis w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2023. Przepraszam, 2032. Jest tutaj za mną wyświetlona ta poprawka, ten zapis, więc możemy przystąpić do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Chałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję, jednogłośnie, 20 za. Szanowni radni, bardzo dziękuję za tak fantastyczne i szybkie głosowanie. Jeżeli się w którychś momentach pomyliłem, to przepraszam. Przepraszam również, że nie wymieniałem już imion. Przyspieszyliśmy w ten sposób bardzo, bardzo dużo. Teraz mamy oczywiście, przechodzimy tutaj. Mhm, tak, tak. Mamy tu przygotowanie. Przechodzimy zatem do punktu głosowanie projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032. Mam tutaj projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032 na podstawie artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Trzcianka na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf nr 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Trzcianka obejmujących limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nim związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf nr 3. Upoważnia się burmistrza Trzcianki do zaciągnięcia zobowiązań 1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć w wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Punkt 2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt 2. Upoważnia się burmistrza Trzcianki do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, w których mowa w ustępie 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. W zakresie umów określonych w ustępie 1 punkt 2 przekazywanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane z tytułu dłużnego, o których mowa w artykule 72 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Trzcianki. Paragraf 5 traci moc. Aha, to już mieliśmy tą. Tak, tak, tak. Tak jest. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Z dniem podjęcia. Dobrze. Mhm. Zatem, szanowni radni, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Radny Łukasz Walkowiak. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Jestem Czarny. Za. Radny Chałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jest. Radny Natkaniec. Jestem za. Radny Prankiewicz. Jestem za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski. Za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie została uchwała przyjęta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka.
Przechodzimy tutaj do tego najważniejszego dokumentu, czyli uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Przepraszam bardzo, się tak zapytam, czy wszystko odczytać w tej uchwale, co autopoprawki rozumiem. Dobrze. Czyli tylko przeczytam tutaj tytuł. Tak jest. To jest projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Przechodzimy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Edward Joachimiak. Wstrzymuję się. Radny Witold Perski. Jestem za. Radny Jan Czarnecki. Jestem za. Radny Tomasz Tomczak. Za. Radny Czesław Rogosz. Za. Radny Józef Łastowski. Za. Radny Wincenty Kilian. Za. Radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Radny Wiesław Natkaniec. Jestem za. Radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Radna Aneta Flis. Jestem za. Radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski. Za. Radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Zaraz podam wyniki. Tak jest. Uchwała w sprawie budżetu na 2021 rok została przyjęta głosami 19 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy. Wydaje się, że wyczerpaliśmy właśnie ten blok uchwał okołobudżetowych. Jest godzina 20, szanowni radni. Mamy przed sobą jeszcze uchwały, które tak naprawdę już procedowaliśmy wcześniej. Część z nich procedowaliśmy. Natomiast jest jedna uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę, którą musimy tutaj przekazać za pośrednictwem Rady Miejskiej do sądu. Tak, tu jest... Mamy tutaj, tak. To jest, jesteśmy w punkcie 15, projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę. No dobra, to proszę. Szanowni radni, taką małą przerwę 5-minutową higieniczną zarządzam. Dziękuję. Miejsc. Starej knajpy, nie? Panie przewodniczący, dobra, ryknąć nie wiemy, bo to późno. Jesteśmy w punkcie 15, projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę. Mam przed sobą tutaj ten projekt wraz z załącznikami. Został on udostępniony radnym na HD sesji. Musimy po prostu go za pośrednictwem Rady Miejskiej przekazać do sądu. I tutaj mamy tak. W sprawie odpowiedzi, projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę na podstawie artykułu 54 paragraf 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Skargę pana
Patryka Jagły oraz pana Henryka Jagły, reprezentowanych przez radcę prawnego panią Anetę Kondratowicz-Ziółkowską na uchwałę numer 27/297/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wschodnim rejonie wsi Siedlisko, otrzymaną dnia 7 stycznia 2021 roku, uznaje się za nieuzasadnioną i udziela się odpowiedzi jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Trzcianki. Paragraf trzeci. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. Szanowni radni, jeszcze się czuję się w obowiązku odczytania listu rolników gminy Trzcianka w odniesieniu do uchwały Rady Miejskiej w sprawie odpowiedzi na skargę. Datowany tutaj list jest na 2 lutego 2021, dostarczony bezpośrednio do mnie z prośbą właśnie, żeby odczytać w tym punkcie. Z racji tego, że jest tutaj podpisanych 20 rolników, postaram się to szybko wykonać. Gmina od paru lat naciąga prawo przeciwstawia, przepraszam bardzo. Gmina od paru lat naciągając prawo przeciwstawia się rozwojowi rolnictwa, a co za tym idzie, przykłada się do jego niszczenia. Może w takim razie należałoby podjąć uchwałę o całkowitej likwidacji rolnictwa, a nie blokować tych rolników, którzy podejmują odpowiednie kroki w celu rozwoju swoich gospodarstw z miejscowymi planami zagospodarowania, których celem jest tylko i wyłącznie zlokalizowanie szeroko rozumianego rozwoju rolnictwa. Nie jeden rolnik, który przeczytał projekt uchwały, odniósł wrażenie, że czyta o zupełnie innych gruntach niż opisywane w uchwale. Rolnicy, którzy oglądają te grunty od wielu pokoleń, widzą niezbyt żyzne gleby, które wydają niewielki plon. Pracownicy gminy natomiast widzą walory przyrodniczo-krajoznawcze, krajobrazowe i kulturowe. Może w takim razie gmina odkupi od nas te grunty i przekaże, w jaki sposób można je wykorzystać kulturowo. W uchwale używa się nieumiejętnie takich pojęć jak zakłady produkcji zwierzęcej, natomiast w rejonie wsi Siedlisko nie ma takich zakładów. Są tylko niewielkie gospodarstwa rodzinne. Gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów prawa do 300 hektarów. Zakładem produkcji zwierzęcej może być zakład w Kadłubku lub Wrzącej pana Stokłos. Nawiązując do kolejnych kłamstw zawartych w uchwale, jeżeli ktoś pisze, że hodowcy nie przestrzegają jakichś norm, żądamy konkretów i dowodów na poszczególne uchybienia, ponieważ w polskim prawie nie występuje odpowiedzialność zbiorowa, nie można wszystkich wrzucać do jednego wora, a poważne pismo urzędowe nie powinno zawierać ogólników i pomówień. Dla przykładu, rolnicy są kontrolowani przez inspekcję weterynaryjną, dobrostan zwierząt, inspekcję ochrony roślin, zawartość pozostałości nawozów oraz środków ochrony roślin w zbożach, inspekcje ochrony środowiska, przechodzą kursy, które upoważniają do przeprowadzania prac specjalistycznych w gospodarstwie. Rolnicy, tak jak i przedsiębiorcy, mają umowy na odbiór pozostałości produkcyjnych, to jest padliny do utylizacji, opakowania po środkach ochrony roślin i tym podobne. Gmina cieszy się, gdy powstają nowe przedsiębiorstwa. Stwarza dla nich dogodne warunki, a co dla rolników oprócz zakładów, przedsiębiorstwem, jak i rolnictwem rządzi ekonomia i każdy z nas pracuje na godne utrzymanie rodziny. Odnosząc się do kolejnego niedopatrzenia urzędniczego, pisze się o silosach przekraczających 15 metrów wysokości, a w rzeczywistości chodzi o silosy o 15 ton pojemności. Należałoby poprawić te błędy wynikające z niewiedzy przed wyłożeniem w sądzie administracyjnym. W uchwale porusza się też temat licznych protestów i pism. Licznych, to znaczy ilu? Te liczne protesty nie miały znaczenia dla urzędników na etapie wydawania decyzji środowiskowej, która mimo wszystko została wydana. Więc czy można wykorzystywać ten argument na etapie planowania przestrzennego? W naszym rozumieniu takie podejście jest po prostu niepoważne. W gminie Trzcianka my, rolnicy, czujemy się jak obywatele drugiej kategorii. Nie ma dla nas miejsca na rozwój i poszanowanie. Chociaż to my produkujemy żywność dla całego społeczeństwa. Wegan, wegetarian i tych lubiących mięsko. Więc niezaprzeczalnie bez naszej pracy i naszych produktów ciężko by było przeżyć. W tej gminie zostało nas już niewielu i dlatego też ani my, ani nasze gospodarstwa nie jesteśmy zagrożeniem dla mieszkańców czy też środowiska. Dla tych protestujących, którym przeszkadza produkcja zwierzęca, są w gminie miejscowości, które jej kategorycznie zakazują. Rolnicy swoich gospodarstw nie przeniosą. Żądamy więc, aby pismo urzędowe w tak ważnych dla rozwoju rolnictwa sprawach nie zawierały kłamstw, a opierały się
na prawie i wiedzy fachowej popartej rzetelnymi dokumentami. Żądamy też poważnego traktowania nas, rolników, a nie bezprawnego utrudniania nam drogi do rozwoju działalności, którą chcemy prowadzić. Rolnictwo to nie wybryk. Rolnicy gminy Trzcianka. Zostało tu podpisane przez 20 rolników. Czułem się w obowiązku do odczytania przed podjęciem decyzji w sprawie tego projektu uchwały. Jeżeli ktoś, to jest dobry moment na zabranie głosu, jeżeli ktoś chciałby z radnych. Tutaj się zgłasza pan radny Wincenty Kilian. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, popieram apel rolników. Będę głosował przeciwko tej uchwale. I chciałbym prosić państwa o pewną refleksję. Tutaj faktycznie w ostatnim czasie Rada Miejska, nie powiem, że wszyscy, bo głosowałem inaczej, ale generalnie, no powiem w ciemno, blokowała wszelką inicjatywę, blokowaliśmy wszelką inicjatywę tutaj rozwoju rolników. Jeżeli to byli rolnicy, bo były takie sytuacje spoza naszego terenu, hodowle były, no w moim mniemaniu, takie kontrowersyjne, chodziło o norki i takie inne rzeczy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i tutaj niczego sobie, że tak powiem, nie wypominam. Ale jeżeli chodzi o naszych rolników, a mówimy o naszych rolnikach z gminy Trzcianka, którzy chcą się rozwijać, no gdzieś to muszą robić. Nie możemy robić tak, że zabraniamy w ciemno wszystkim, bo tak w tej chwili to wygląda. Rozumiem, że są pewne ograniczenia, musimy się przyglądać, czy to jest robione w centrum wsi, blisko jakichś jednostek, które no, powinny być chronione, powiedzmy sobie, ale nie każda taka sytuacja jest. Dlatego naprawdę bardzo proszę o refleksję, zwłaszcza, że już grunty rolne w naszej gminie są dzierżawione bądź sprzedawane nawet rolnikom spoza naszej gminy. Idziemy w złym kierunku, to idzie po prostu. Bardzo proszę o refleksję na przyszłość. Tutaj już nic nie zmienimy w tym momencie, ale bardzo proszę po prostu o takie przemyślenie i zastanowienie się w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos. Kolejnym głosem zgłosiła się tutaj radna Jadwiga Durejko. Zapraszam. Ja mam pytanie do pana burmistrza Puterskiego. W sytuacji, jeżeli byśmy odrzucili tę skargę, to jaki jest kolej dalej tej sprawy? To trema, no dlatego nie potrafiłem. Pan Witold Puterski odpowie. Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowni państwo, no powiem wprost, no wystawiacie sobie państwo świadectwo blokowania w ciemno i bez rozważania z uchwały, którą podjęliście, przypomnę, chcę, w listopadzie, 5 listopada. Nie, właśnie. Bez... Głosowaliście państwo, było większość państwa radnych była za przyjęciem tej uchwały. Tak. Od tej pory nie zmieniły się żadne fakty, ani przepisy, ani nie wynika coś innego z analiz, które no, staraliśmy się przedstawić państwu w uzasadnieniu do przekazania skargi, do odrzucenia przez sąd administracyjny skargi wniesionej przez dwóch inwestorów. Powiem tak, oczywiście trudno się dyskutuje z pismem, który zarzuca urzędnikom de facto, chociaż pośrednio także i panu burmistrzowi, a także radzie, że przyjmuje bez analiz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a wiemy wszyscy i państwa, spora grupa radnych i burmistrz i wielu mieszkańców siedliska na spotkaniach z tymi mieszkańcami w siedlisku wielokrotnie podnoszony był problem hodowli zwierząt takiej wielkotowarowej przekraczającej odpowiedniej ilości DJP. Dlatego trudno się dyskutuje z pismem, który mówi, że od lat gmina naciąga prawo. To proszę państwa, no jak można z tym czymś takim dyskutować? Bo sądzę, że jak ktoś podjął taką wiadomość, że
ktoś naciąga prawo albo łamie prawo, to powinien do odpowiednich organów to donieść. Trudno się dyskutuje z takim pismem, którym nawiązując do kolejnych kłamstw zawartych w uchwale. No, proszę Państwa, no to są słowa, które 16 na dodatek, a nie 20, tak przepraszam, bo policzyłem, 16 rolników, którzy rzeczywiście no, takie pismo sformułowali. Wielokrotnie, ja wiele razy uczestniczyłem na spotkaniach, wiele razy w procedurach uchwalania planu, także na terenach wiejskich, których zakazujemy hodowli, prowadzenia hodowli zwierząt. Stale inwestorzy zarzucają łamanie przepisów konstytucji, kodeksu cywilnego, prawa własności nieprzestrzegania. Drodzy Państwo, no nie po to ustawodawca dał gminom, radom gmin możliwość podejmowania uchwał w postaci prawa miejscowego, jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które takie władztwo mogą ograniczyć. Nie można robić interesów kosztem innych. Myślę, że w przypadku siedliska jest to dla mnie bardzo zrozumiałe i właściwie nie ma dyskusji, bo wiele razy spotykałem się z mieszkańcami. Jeżeli ktoś zarzuca, że konkretnie ile mieszkańców, to ja proszę Państwa na jednym, tylko tym konkretnym planie zagospodarowania przestrzennego no, policzyliśmy. 221 podpisów było mieszkańców, którzy protestują przeciwko lokalizacji w tym miejscu hodowli zwierząt. Trudno się dalej dyskutuje z takimi zarzutami, no, które są po prostu nieprawdziwe, bo jeżeli ktoś mówi, że łamiemy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a z analizy tego studium no, wynika zupełnie coś innego. Nad planem zagospodarowania przestrzennego pracują urbaniści, ale oprócz tego pan burmistrz ma jako taki zespół do pomocy gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną. To są naprawdę, drodzy Państwo, specjaliści wysokiej klasy, którzy swoje uwagi do tego planu, w tym także zgodności, analizy zgodności ze studium zawierają w swoich opiniach. I wreszcie na koniec jest nadzór prawny wojewody, który zdarza się, oczywiście, że się zdarza, że zarzuca nam jakieś niedopatrzenia, natomiast w tym konkretnym wypadku takich niedopatrzeń się nie dopatrzył i powiem tak, staraliśmy się na tych 20 kilku stronach plus kilkanaście, czy może nawet więcej stron z załącznikami wykazać, że zarzuty, które wniosły skarżące osoby do tego planu zagospodarowania są naprawdę bezzasadne, są nieprawdziwe i no, proszę Państwa o to, żeby tę uchwałę o odrzuceniu skargi po prostu podjąć. Natomiast no jest to tylko, powiem z drugiej strony, formalność, bo no, taka jest procedura, że ta skarga trafia do Rady, a Rada w ciągu 30 dni od wpłynięcia skargi ma obowiązek przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czyli on tak trafia do sądu? To oczywiście, tak jest. Bo sąd rozstrzygnie i oczywiście sąd, analizując i skargę oraz nasze, czy Państwa, odpowiedź na tę skargę, podejmie wyrok, czy skarga jest zasadna, czy nie jest zasadna. My taką uchwałę podjęliśmy. Byliśmy za tą, ja też byłam za tą uchwałą. Ja rozumiem postawę rolników jak najbardziej, bo rzeczywiście szukają miejsca, gdzie mogliby te hodowle prowadzić. Ale chciałam po raz kolejny uzmysłowić, że to jest lokalizacja 400 metrów od szkoły. Mało tego, bo to jest bardzo... Ja już pomijam istotę sprawy, bo rzeczywiście uważam, że należałoby się pochylić nad tematem i pomyśleć wreszcie, gdzie ewentualnie, jak można by było tę sytuację rozwiązać. Ale my mamy na co dzień chlewnie pana Sasa i naprawdę można nam współczuć. Ta, która miałaby się teraz pojawić, byłaby, a my już moim zdaniem zdecydowaliśmy. Ja bym proponuję, żeby po prostu przyjąć tę uchwałę i niech się dzieje wola nieba, bo po prostu trafi to do sądu, zobaczymy jak będzie dalej. A żebyśmy już tutaj nie zmieniali swojego stanowiska. Już raz zajęliśmy konkretne stanowisko i uważam, że słusznie.
Dziękuję. O głos poprosiła zastępca przewodniczącego pani Janina Kamińska. Proszę. Dziękuję. Proszę państwa, ja tylko przypomnę, jaki to był wniosek, dlaczego procedowany był ten plan. Łączna maksymalna jednostka, jednoczesna obsada będzie wynosić 390,15 DJP. To jest 10 sztuk knurów, 749 sztuk macior, 6200 sztuk prosiąt. Proszę państwa, 7000 sztuk świń. Tak, z tyłu za szkołą, około 400 metrów za szkołą. Tak jak już tu pani Durejko powiedziała, w siedlisku mamy bodajże 213 DJP. U jednego inwestora, u drugiego inwestora 420 DJP. A o czym my mówimy? Pewien inwestor miał w rychliku możliwość hodowania 60 DJP, czyli 420 sztuk świń. A jak sam częstokroć się wypowiadał, trzymał tam 5000 sztuk świń. Nikt nie mógł tego sprawdzić. Nie ma na to żadnych procedur. Urząd Miasta i Gminy nie mógł się dowiedzieć, ile sztuk jest tam hodowanych. Nie ma takich możliwości. Nie mam, Polska jako państwo nie wyprodukowała, nie przygotowała żadnych takich narzędzi. Więc o czym my mówimy? Jeżeli tak bardzo rolnicy się domagają terenów inwestycyjnych, to ja myślę, że cała Rada się zgodzi i wystąpię z takim wnioskiem, że jeżeli dany inwestor, dany rolnik przyniesie zgodę od Rady Sołeckiej i od sołtysa danej miejscowości, że oni wyrażają na to zgodę, żeby budować u nich chlewnie, obory, co tylko chcą, to proszę bardzo, Rada na pewno się zgodzi. Jeżeli mieszkańcy, czyli jeżeli sołtys i Rada Sołecka, czyli przedstawiciele mieszkańców, wyrażą na to zgodę. Natomiast nie uszczęśliwiajmy nikogo na siłę. My nie mówimy o kilku, my nie mówimy o hodowlach ekologicznych. Żadno z tych gospodarstw nie chce mieć hodowli ekologicznej. To nie są tucze? To są tucze, proszę państwa. To jest przemysłówka. Dziękuję. Dziękuję. Kolejnym radnym, który chciał zabrać głos, jest radny Adrian Hałuszka. Zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, no ja tak lubię mięso, że no, muszę się ograniczać. No, nie mogę jeść codziennie, nie powinienem jeść codziennie, bo jest to niezdrowe. Cóż, powiem tak, nie każdy rolnik może być hodowcą, nie każdy hodowca jest rolnikiem. Więc tutaj wrzucanie do jednego wora hodowców i rolników może nie jest do końca właściwe i zasadne. A tak troszeczkę streści skargi, którą usłyszałem z ust przewodniczącego Matkowskiego, takie wrażenie odniosłem. No, powtórzę tutaj za wiceprzewodniczącą Janiną Kamińską, że rzeczywiście no, wypowiadaliśmy się już w tym zakresie i w tym momencie no, wysyłanie tej skargi do WSA nie wiem, czy jest zasadne. Wszędzie, w każda gmina ma podobny dylemat jak my. Czy jest to problem rozwiązywalny? Nie wiem. Czy można, panie burmistrzu, rozmawiać z Lasami Państwowymi, żeby rzeczywiście te hodowle umieszczać w otulinie lasu, gdzie mieszkańców nie ma, a przynajmniej nie ma tam mieszkańców w postaci bytów ludzkich? Tego nie wiem. Można byłoby ewentualnie spróbować. Natomiast no, w pobliżu domostw, w pobliżu mieszkań, no doskonale państwo wiecie, że szykując komuś taki los, żeby mieszkał w takim sąsiedztwie, no to po prostu się nie godzi. Dziękuję. Tak, dziękuję. Znaczy ja to tak zrozumiałem tą uchwałę, że my ją musimy za pośrednictwem Rady Miejskiej przekazać do, czyli zagłosować za, żeby ją przekazać dalej do sądu, ponieważ straci ona tak naprawdę na swoim znaczeniu, czyli ten plan będzie miał, mówiąc krótko, no, kłopoty. Ten plan może zostać w jakiś sposób unieważniony przez sąd, który... A burmistrz zostanie ukarany. Dobrze, tutaj kolejnym radnym, który zgłaszał swoją chęć do wypowiedzi, jest pan radny Łukasz Walkowiak. Zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem, kontynuując wypowiedź pana Wincentego, bo też rozumiem pana Wincentego i potrzeby rolników,
na hodowlę. Ich sytuacja też może być z pewnej perspektywy trudna, ponieważ no, chcieliby hodować, chcieliby mieć swoje, mówiąc kolokwialnie, biznesy wokół własnej wsi i domów. Natomiast my, no, jako radni, no, jednak musimy reprezentować większość i ta większość zdecydowanie opowiada się za tym, że nie chcą tych chlewni wokół własnych domów. Ja sam przecież jeszcze w poprzedniej kadencji miałem inne zdanie, ale poznałem również tych mieszkańców, którzy mieszkają tam i muszą żyć wspólnie z tymi hodowcami. Też miałem okazję rozmawiać z jednym z rolników telefonicznie i go przekonywać, że jestem radnym nie tylko interesu tego rolnika, ale też również mieszkańców, którzy muszą żyć w tym środowisku. No, rozmowa była bardzo trudna. My też jesteśmy w takiej sytuacji, też stoję przed naszym, bo to są nasi rolnicy i też jako radny również poczuwam się do odpowiedzialności, żeby nie utrudniać im życia, ale z drugiej strony też jestem radnym, który nie powinien tego samego robić drugiej stronie, tej, która mieszka obok tych hodowli. Zdecydowana większość, tak jak pan wiceburmistrz powiedział, pan Putyrski, podpisała się pod protestem. Było to ponad 200 osób w tej jednej wiosce, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem, więc jest to bardzo dużo. Też z bólem serca, jeżeli chodzi o rolników, podejmę tą decyzję, natomiast no, ja reprezentuję większość i tam te osoby muszą mieszkać i faktycznie może apel do pana burmistrza, żeby gdzieś tam uzyskać jakieś kompromisy i spotkać się z rolnikami może w spokojniejszej atmosferze i być może znajdziemy jakiś kompromis. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Kolejnym radnym, który tutaj zgłaszał chęć zabrania głosu, jest radny Józef Łastowski i tutaj dalej widzę pan Witold Perski. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przyjmując tą uchwałę, na którą wpłynęła skarga, my wtedy dyskutowaliśmy i praktycznie apeluję do radnych, żeby zaprzestać już dalszej dyskusji na ten temat, bo uchwała została podjęta. Ja już kiedyś na którejś sesji mówiłem. Musimy się nauczyć przegrywać i wygrywać. Jeśli przegłosowaliśmy ją tak, a za miesiąc chcemy zmieniać, no to świadczy o naszym postępowaniu. Ja nie wiem, jakie tam było głosowanie. W każdym razie, bo uchwała została przyjęta, jest na nią skarga i ja będę teraz głosował za odrzuceniem tej skargi. I apeluję o zaprzestanie dalszej dyskusji. Co? Dziękuję bardzo za głos. Natomiast ja tutaj bym jeszcze przed oddaniem panu radnemu Perskiemu głosu chciałbym poprosić może panią mecenas, żeby wyjaśniła tutaj zawiłości prawne, że odrzucenie tej uchwały to jest tak jakby przyjęcie skargi, tak? Proszę państwa, tutaj mamy dwóch skarżących, którzy złożyli skargę na uchwałę podjętą w listopadzie. Tak? Z treści uzasadnienia o oddalenie tej skargi, no, wyłożone są tutaj, myślę, że poważne argumenty za tym, że plan został uchwalony prawidłowo i zgodnie z obowiązującym studium, które też jest miejscowym planem tutaj miejscowym planem, tak, obowiązującymi przepisami. I tutaj no, jutro faktycznie mamy termin na przesłanie tej skargi do sądu i taka jest procedura zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na nas ciąży ten obowiązek. Także tutaj no, apeluję do państwa, że tak jak tutaj radni twierdzą, że no, prawidłowo została ta uchwała podjęta o przyjęciu tego planu w siedlisku. No i poczekamy faktycznie, no jak jeszcze sąd
zweryfikuje, czy nasze postępowanie było prawidłowe, czy nie przy uchwalaniu tego planu. Także tutaj proszę o podjęcie uchwały zgodnie z jej treścią. Będzie oznaczało, że podtrzymujemy nasz plan, który został podjęty w listopadzie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tutaj kolejnym radnym, który zgłaszał swoją chęć, jest pan Witold Perski. Zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Myślę, że jak się zgłosiłem, to zabiorę ten głos. Pewne głosy radnych, które tutaj były wypowiedziane, troszeczkę są mylące. Po prostu radni nie do końca rozumieją to, co pan powie. Myślę, że rozumieją, ale tak odczułem, że to, co powiedział pan wiceburmistrz, bo ta skarga, która wpłynęła, ona na ręce burmistrza musi trafić do sądu. I wtedy sąd zadecyduje, żeby ta uchwała, która była przyjęta, de facto ja głosowałem przeciwko tej uchwale, która była przyjęta, ten plan miejscowy, żeby ona się obroniła, to sąd musi się wypowiedzieć. Jak sąd się, ta uchwała, jutro jak nie trafi ta skarga do sądu, no to słyszeliśmy, że będą na to kary nałożone. I wtedy nie wiemy, jaki jest sąd, czy sąd będzie rozpatrzył tą uchwałę, pochyli się nad tą uchwałą i może tą uchwałę nam, tą, co Rada przyjęła, odrzucić. I uważam, szanowni radni, że musimy zagłosować za tą skargą, żeby ta skarga trafiła do sądu i wtedy sąd zdecyduje, czy ta uchwała, która była podjęta chyba w listopadzie, obroni się, czy po prostu skażący to zainteresowani, czy ich ta skarga będzie w ich korzyści przez sąd wyrok wydany w tym względzie. Także apeluję o zagłosowanie za tą skargą, niech trafi do sądu i zobaczymy, czy uchwała się obroni, czy będzie odwrotnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za głos. Zanim jeszcze tutaj dopuszczę burmistrza do myślę, że ostatniego zdania w tej sprawie, to chciałbym tutaj powiedzieć ze swojej strony, że co prawda jestem 2 lata radnym, natomiast obserwuję ten temat od dłuższego czasu, od nie wiem, 7-8 lat, że cały czas jest, on dziś wypływa. Chodzi o po prostu tu czarnie, strefy przemysłowe i tak dalej, więc były, pamiętam, na początku kadencji próby znalezienia takich miejsc przemysłowych, przemysłowego tuczu. Próbowaliśmy to zrobić jako radni, nie powiodło się, więc może naprawdę trzeba przy tym usiąść, żeby co jakiś czas, co rok czy co dwa nie być zaskakiwanym, czy z jednej strony protestami społecznymi, bardzo uzasadnionymi, bo ja sobie nie wyobrażam takiej tuczarni 400 metrów od jakiegokolwiek budynku tak naprawdę, nie tylko szkoły, ale też sobie nie wyobrażam, żeby tym rolnikom po prostu blokować w jakiś taki sposób. Natomiast osobiście będę jednak za tym, żeby skierować to dalej na drogę sądową. Także tutaj jeszcze widzę, że tutaj są głosy, pan radny Tomasz Tomczak się zgłaszał do wypowiedzi, tak? Tak. I potem pani Jadwiga Durejko. Pan przewodniczący mnie akurat ubiegł, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że próbowaliśmy takie strefy zrobić i być może warto do tego wrócić. Dziękuję. Dziękuję. Udzielam pani głosu pani radnej Jadwidze Durejko. To znaczy, a mi chodzi o to, jak przyglądam się tym podpisom tutaj na tej liście, to jest grupa 12 osób, bo tutaj małżeństwa są, więc to będzie tak 12-13 osób. To nie jest duża grupa i proponowałabym po prostu zaprosić ich na rozmowę i może, bo cały problem, ja powiem wam, na czym generalnie rzecz polega. Znaleźliby sobie to miejsce, gdzie postawiliby tą chlewnię, ale cały generalnie polega problem na tym, że to będzie teren nieuzbrojony i trzeba będzie normalnie i doprowadzić wodę, i doprowadzić prąd, że tak powiem, wszystko zrobić, ale trzeba, czy tylko dlatego, że na przykład oni muszą wydać pieniądze, to my mamy cierpieć. My mamy naprawdę cyrk na kółkach. Moje wnuczęta się ciągle pytają, babcia, jak nie śmierdzi, to przyjeżdżamy. Niemiłosiernie, nie po to się ma ogródek na dworze, żeby nie można było na nim. To w lecie, kiedy najcieplej, to wtedy jest najgorzej, bo to na tym to polega, nie? Także, ale żeby ich nie zostawiać zupełnie tak, bo ja wychodzę z tego założenia. I to taki mam apel do pana burmistrza, bo nie, załóżmy. Powiedzą, o, odrzucili, przyjęli uchwałę, odrzucili, mają, nie chcą z nami rozmawiać, nie interesują się nami. Odwrotnie,
Proszę bardzo, proces, uważam, że my musimy obronić ten projekt, ten plan zagospodarowania i koniec, bo to nie jest miejsce na chlewnie. Natomiast zaprosić tych ludzi, bardzo łatwo się obrażać i bardzo łatwo mówić, że oni nam nie dają. Dajcie propozycje. Gmina jest duża i my przyklaśniemy. Dziękuję za głos. Kolejnym radnym, który chce zabrać głos w tej sprawie, jest pan radny Adrian Hałuszka. Dziękuję, panie przewodniczący, po raz drugi tutaj w temacie. Ja bym poprosił rzeczywiście pani Jadwigo, jeżeli takie spotkanie się odbędzie, to dyskutujmy, ale w temacie stada zarodowego. Ja już raz to mówiłem przy uchwalaniu właśnie tego projektu uchwały i teraz powtórzę, że tu czarnie z jednej strony, czyli po prostu hodowle i odchów de facto zwierząt na mięso, to jest jedna strona medalu, a druga to jest no, utrzymywanie stada zarodowego, gdzie mamy do czynienia z matkami, tak? Z matkami, które rodzą młode zwierzęta, więc tam na pewno warunki są dobre, tam na pewno nie odbywa się tutaj, dobrostan zwierząt jest zachowywany, ilość miejsca jest zachowana, bo tu chodzi o dobro tej matki, która będzie miała te młode, czy to będą młode buchaje, czy to będą młode tuczniki, cokolwiek by to nie było, po prostu jest tam, są tam godne warunki. Więc tutaj no, może ich namawiać w tym kierunku. Ja wiem, że to jest bardziej wymagające i może na początku mniej opłacalne, a więcej trzeba zainwestować. Natomiast w ogólnym rozliczeniu na pewno się opłaca i chciałbym, żeby w gminie Trzcianka było kiedyś stado zarodowe jakiegokolwiek gatunku zwierzęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następnym radną, która chce zabrać głos, jest pani Janina Kamińska. Potem dalej pan Wincenty Kilian. Dziękuję. Proszę państwa, dobrostan zwierząt jest zachowany w chlewni, w siedlisku. Ale pomyślmy o dobrostanie ludzi, którzy mieszkają obok. Nie sztuka, że świnki mają czyste powietrze, a ludzie obok. Niech ci inwestorzy, niech ci rolnicy zadbają o filtry. Niech tak zrobią, żeby nie śmierdziało. Jeżeli w siedlisku, w centrum wsi nie będzie śmierdziało, to wierzcie mi państwo, że się przychylą ludzie, żeby gdzieś tam jeszcze może jakieś, tak jak mówiłam wcześniej, może któraś wieś zgodzi się, żeby gdzieś tam postawić. Ale niech coś z tym zrobią. A nie, dobrostan świń jest jak najbardziej zachowany. Ale ludzi mieszkających koło? Wcale. Dziękuję. Dziękuję za głos. Kolejnym radnym, który chce zabrać tutaj głos, jest pan radny Wincenty Kilian i myślę, że ostatnie zdanie. Zamykamy dyskusję. Przewodniczący, bo tutaj rolnicy, którzy podpisali się pod tym listem, to była okazja po prostu do no, zademonstrowania sprzeciwu przeciwko, powiedzmy, tej sytuacji, tej formie. Nie chodziło konkretnie o tą uchwałę. Nawet. Chciałem powiedzieć tak, że tutaj niezadowolenie rolników, czy taka obraza, przepraszam, obraza. Tutaj w tym liście jest: gmina od paru lat naciągając prawo przeciwstawia się rozwojowi rolnictwa i tego rodzaju sformułowania. Więc no, niepoparte jakby dowodami, bo naciągają, trzeba wskazać, gdzie to prawo jest. Ale z kolei w uzasadnieniu do tej uchwały mamy też przykłady istniejących zakładów produkcji zwierzęcej zlokalizowanych na terenie wsi Siedlisko są bardzo dokuczliwe dla mieszkańców. Hodowcy nie przestrzegają norm ilościowych obowiązujących zgodnie z wydanymi dokumentami. No ale też czy można do jednego rolnika pisać, powołując się na to, że któryś tam inny rolnik złamał prawo? No nie ma tutaj odpowiedzialności zbiorowej, dlatego no, drażnimy tych rolników. W Siedlisku jest rolnik, który chce oborę pobudować na bydło. To nie są tak uciążliwe budynki, ale się zastanawia, bo tak z nim rozmawiałem, on mówi nie wie, bo jak wszystkie są odrzucane, po co się w to wchodzić. A jeżeli chodzi o te odory, zapachy i tak dalej, no nie są to przyjemne, ale przepraszam, ktoś kiedyś powiedział, że sorry, takie mamy klimat, takie mamy czasy, takie są technologie. Samochody też wydzierają dużo spalin,
są coraz lepsze, więc tutaj też być może jest nad czym pracować. I to niezadowolenie rolników w tym liście i w tym momencie jest tytułem podejmowania akurat uchwały w tym temacie. Rolnicy nawet byli tak zdesperowani, że chcieli protest zorganizować sionikami, tu przyjechać z transparentami, ale jak się dowiedzieli, że sesja jest w tym miejscu, a ruch jest tutaj ograniczony, to odstąpili od tego zamiaru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj poproszę o głos na koniec burmistrza Trzcianki, Krzysztofa Jabłońskiego. Szanowni Państwo, ja chciałem tylko krótko, jakby ja rozumiem chęć dyskusji na ten temat, bo jest on jakby ważny. Siłą rzeczy przewija się od wielu miesięcy, lat tak naprawdę i jak widać nadal jest tutaj wola, żeby go poruszać. Natomiast przedmiotem tegoż głosowania jest tak naprawdę spełnienie pewnej procedury. Rada Miejska, zadaniem Rady Miejskiej jest po prostu przekazanie tej skargi, która wpłynęła ze strony zainteresowanych na Państwa uchwałę, uchwałę Rady Miejskiej, z odpowiednim uzasadnieniem, aktami sprawy, odniesieniem się do tejże skargi i potraktowanie jej jako zasadną albo niezasadną w zależności od tegoż uzasadnienia. Także te zadanie trzeba wykonać, czyli trzeba podjąć tę uchwałę w dniu dzisiejszym. Natomiast można ewentualnie dyskutować na temat uzasadnienia, jakie zostało sformułowane. Natomiast ono winno, zakładam, wynikać z tego, co faktycznie zostało podjęte ostatecznie. Także tutaj jakby nie ma wyjścia. No jakby tak mówi procedura, zresztą wspomniana tutaj, przywołana w treści uchwały. I należy tę uchwałę podjąć, chyba że się nie zgadza się Państwo z uzasadnieniem, chcecie tam zmienić, nie wiem, te dwa zdania, nie wiem, dotyczące wysokości silosów, bo zdarzył się jakiś tam lapsus, jakaś nieścisłość, z którą Państwo się nie zgadzacie. Natomiast samą uchwałę wraz z odpowiedzią na skargę po prostu trzeba przekazać. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do... Dobrze. Tak jest, dokładnie tak. Tak. Głosowanie za oznacza, że jesteśmy za planem. Państwo mogliby w treści napisać zupełnie coś innego i przyznać się do błędu na przykład i zaprzeczyć sobie. Dobrze. Natomiast samą skargę po prostu trzeba tą uchwałą przekazać. Dobrze. Dziękuję. Zamknięta jest dyskusja. W takim razie tutaj przechodzimy do głosowania w sprawie odpowiedzi na skargę. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Joachimiak. Za. Pan radny Perski. Za. Pan radny Czarnecki. Wstrzymuję się. Pan radny Tomczak. Za. Pan radny Rogosz. Za. Pan radny Łastowski. Za. Pan radny Kilian. Przeciw. Pani radna Durejko. Za. Pan radny Czarny. Wstrzymuję się. Pan radny Chałuszka. Jestem za. Pani radna Szukajło. Jestem za. Pan radny Natkaniec. Za. Pan radny Brankiewicz. Jestem za. Pani radna Flis. Jestem za. Pan radny Iwanicki. Wstrzymuję się. Pani radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny, pan radny jestem, Dąbrowski. Jestem za. Dobrze. Dziękuję bardzo za głosowanie. Chwilę podam wyniki. Mam podgląd, uchwała. Została zaopiniowana pozytywnie 16 głosami za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu.
Jesteśmy w punkcie numer 16. To jest projekt zmieniający uchwałę numer 32/316/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia dziennego. Przepraszam bardzo, nie. To właśnie tutaj. To jest projekt uchwały zmieniający uchwałę numer 32/308/20 z 17 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie CUS poprzez przekształcenie MGOPS w CUS i nadanie statutu. Może tutaj byśmy poprosili burmistrza chociażby w krótkim słowie, o co chodzi, ponieważ myśmy to już procedowali. Szanowni Państwo, to fakt, uchwała została podjęta. Nadzór wojewody wykreślił z tej uchwały jedno, ale bardzo kluczowe zdanie. Wykreślił, że uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym. A ten 14 dzień wypadał po publikacji 5 stycznia, wobec czego wszystkie działania związane z utworzeniem Centrum Usług Społecznych zostały zrealizowane z dniem 5 stycznia. Wykreślając ten zapis, organ nadzoru sprawił, że uchwała zgodnie z jej treścią, w której było napisane, że z dniem 1 stycznia tworzy się jednostkę budżetową, okazuje się nie mieć pokrycia jakby w faktach. Wobec czego zamiast z dniem 1 stycznia wpisujemy teraz zapis, że z dniem 5 stycznia tworzy się CUS. I teraz wszystko jakby będzie już tutaj w najlepszym porządku. Jakby tworząc tamtą uchwałę, robiliśmy rekonesans wśród wszystkich innych uchwał o CUS-ach do tej pory w innych województwach i tam wojewodowie inaczej podchodzili do tego tematu i tam było to prawo miejscowe, a tutaj nasz wojewoda stwierdził, że jednak to nie wymaga tej publikacji, wobec czego wykreślając sprawił nam kłopot i ten kłopot tutaj naprawiamy. Dziękuję bardzo. I podobnie będzie w przypadku tej następnej uchwały. Dojdziemy. Nie wiem, czy jest sens prowadzenia dyskusji, czy przejdziemy chyba już od razu do głosowania. Zatem przechodzimy do głosowania. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachim Jak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Jestem za. Radny Iwanicki. Jestem za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 za. Szanowni radni, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 17, czyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 32/316/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia dziennego domu Senior Plus w Trzciance. Nie wiem, panie burmistrzu, to jest podobne uzasadnienie. Tak, czyli analogiczne uzasadnienie, jakie usłyszeliśmy przed chwilą w sprawie podobnej uchwały, więc myślę, że nie ma co dyskutować, tylko przechodzimy od razu do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachim Jak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Uchwała przeszła jednogłośnie 20 za. Kolejny punkt. Tak. Pan radny Witold Perski zgłasza swoją chęć tutaj do oddania głosu. Do zabrania głosu. Panie przewodniczący, ja bym prosił o 5 minut przerwy. Może 5, może 3 minuty.
Jeżeli nie wiem, czy głosek formalny, czy się zgadzamy na taką przerwę, jeżeli tak, to głosek formalny, a jeżeli nie, no to ja myślę, proszę. Przychylam się, 3 do 5 minut szybkiej przerwy nam też dobrze zrobi, bo mamy dobry czas, jest 21. Dziękuję, dziękuję. Już powinniśmy kończyć. Tak, tak. Nie rozchodźmy się może. Tak jest. Tak jest. O. O. Dobrze. Zatem jesteśmy w punkcie 18. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę numer 1 przez 5 przez 18 Rady Miejskiej. A nie, przepraszam bardzo. Tak, 1 przez 5, dobrze. 1 przez 5 przez 18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej. Tutaj na podstawie artykułu 18a ustęp 2 i artykułu 27 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafie 30 ustęp 1 uchwały numer 43 przez 275 przez 13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Trzcianka. Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje. I tutaj mamy paragraf 1 w uchwale numer 1 przez 5 przez 18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki. W paragrafie 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany. Tutaj będzie trzeba wpisać nazwisko. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. Ja bym chciał, żeby jeszcze tutaj zobaczyć, jeszcze raz przejrzeć tą uchwałę, bo to jest jeden rewizyjny i został wybrany. Tak to ma być, tak? Tak, dobrze, dziękuję. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. Szanowni Państwo, byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej z racji uzyskania tutaj decyzją radnych stanowiska przewodniczącego Rady Miejskiej. Ustawa o samorządzie gminnym w ogóle zabrania mi zasiadania w komisji rewizyjnej, a już nie mówiąc tutaj o przewodniczącym. Dlatego jest taka zasadność, żeby wybrać przewodniczącego tej komisji. Więc otwieram dyskusję. Zapraszam. I tak, kandydat. Tutaj zgłasza się pan radny Witold Perski. Panie burmistrzu, dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Klub radny Razem dla Trzcianki i radni, ta grupa radnych, która jest, jakby współpracuje z klubem. Zgłaszamy panią Jadwigę Durejko na przewodniczącą komisji rewizyjnej. Znamy panią Jadwigę. Nie muszę ją rekomendować aż tak głęboko, ponieważ jest to chyba najbardziej doświadczona radna z naszej grupy. W ostatniej kadencji była przewodniczącą komisji rewizyjnej. Myślę, że spełniła oczekiwania radnych i dobrze tą komisję prowadziła i realizowała właśnie te zadania, do której należą w komisjach rewizyjnych, do kontroli i tego typu zadań. Także zachęcam i proszę o zagłosowanie, o przyjęcie kandydatury pani radnej Jadwigi Durejko na funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze jakiś kandydat? W takim razie wniosek pana... Tak, tak. Ja wiem, ale no, nikogo nie ma. Dobrze. Chciałem zapytać tutaj panią radną Jadwigę Durejko o to, czy się zgadza pełnić tą funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki. Zgadzam się i dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję również. W takim razie myślę, że tak, wpisujemy tutaj.
Ja tutaj odczytam tylko ten paragraf. Paragraf 1 w uchwale nr 1/5/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki w paragrafie 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Jeden rewizyjny została wybrana Jadwiga Durejko. Zatem przechodzimy do głosowania. Aha. Chce pan zabrać? Tak. Ostatnie zdanie. Dobrze. Udzielam głosu panu radnemu Marcinowi Walkowiakowi. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo żałuję, że nie udało nam się rozszerzyć dzisiaj tego projektu uchwały o to, żeby uzupełnić skład komisji rewizyjnej o kandydata, bo myślę, że była tu na sali taka osoba, która by chciała jeszcze być w tej komisji dzisiaj. Nie możemy tego przegłosować. Żałuję i oczywiście jakby moje głosowanie dzisiaj nad kandydaturą nie będzie nad kandydaturą, a nad sposobem rozwiązania dzisiaj tej sytuacji, w której no, zostało zablokowane to wejście do komisji rewizyjnej jednej z tych osób, więc jakby jak pani Jadzia jak najbardziej za, natomiast dzisiaj ze względu na to, że tak się stało, a nie inaczej, no, ten tryb był tak podjęty, że dzisiaj nie głosujemy, też tego nie rozszerzamy, to niestety będę przeciw. Dziękuję. Dziękuję za tą wypowiedź, natomiast ze swojej strony powiem tak, dla usprawiedliwienia, mamy 21.12. Myśmy zaczęli tutaj wybierać jeszcze członków komisji. Ja ze swojej strony informuję, że będą zmiany w składach osobowych komisji 25 lutego na następnej sesji, ponieważ z tego, co tutaj informacje doszły do mnie pisma, już nawet są radni, którzy chcą pozmieniać też w komisjach. Dlatego tam będzie jedna duża uchwała. Tutaj zgłasza się jeszcze pan radny Witold Perski. Proszę o głos. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tak ad vocem do pana radnego Marcina Walkowiaka, ale panie radny, my nie zamykamy tej osobie jakby wejście do komisji rewizyjnej. Po prostu nie chcieliśmy dzisiaj procedować dlatego ze względu na długi okres, długi czas naszej dzisiejszej sesji i absolutnie nie zamykamy możliwości wstąpienia tej kandydatury do komisji rewizyjnej, bo nie wiemy, kto to będzie. Także myślę, panie Marcinie, że zmieni, chociaż pan, tak pan powiedział, że pan jest za kandydaturą, jednak zweryfikuje swoje zdanie odnośnie tej wypowiedzi. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. A już pas... Dziękuję bardzo za głos. Jeszcze tutaj jest głos radnego Wisława Natkańca. Zapraszam. No, ja myślę, że tu ta kandydatura tej nowej osoby, która by weszła do komisji rewizyjnej, mogłaby być właśnie przewodniczącą albo przewodniczącym. Tak? A teraz nie ma tej możliwości. Tutaj o to chodzi, że zablokowaliśmy po prostu udział. To jest jedna kwestia. No, czasem nie ma co się zasłaniać, bo dzisiaj mieliśmy samochwałki tutaj posłów, więc gdyby tego nie było, to na pewno byśmy mieli czas. Dziękuję. Tak, tutaj oddaję głos pani radczyni. Chciałam państwu wyjaśnić, że nie ma przeszkód formalno-prawnych, żeby osoba, która dzisiaj nie jest w składzie rady, została członkiem komisji danej, komisji rewizyjnej, też może kandydować na przewodniczącego komisji. Mamy dwie odrębne uchwały. Jedną uchwałę właśnie mamy o wyborze przewodniczących poszczególnych komisji i wybieramy po prostu niezależnie, czy osoby są w składzie danej komisji, czy nie. I potem uzupełniająco robiliśmy drugą uchwałę, i wybierany skład poszczególnych komisji. I tu no, nie ma przeszkód, bo może być wybrana osoba, która nie jest członkiem komisji, przewodniczący. Nie, tak mamy. No, taki mamy system. Taki mamy system, że mamy podejmowaną uchwałę najpierw o wyborze przewodniczących na pierwszej sesji zazwyczaj rady i wtedy przewodniczący, że tak powiem, wybierają sobie tam, akces jest poszczególnych
radnych, że zapisuje się do tej komisji, do następnej komisji. I jest układany skład rady. Także nie mamy jednej uchwały o, że jest przewodniczący i poszczególni członkowie, tylko oddzielną mamy uchwałę o przewodniczących i potem robimy już skład łącznie z tymi przewodniczącymi już. Tutaj zgłasza się pan radny Adrian Hałuszka. Raz, dwa, trzy. Dziękuję panie przewodniczący. No pani mecenas rozbiła pani bank w tym momencie, bo myślę, że wywróciła pani niejedno spojrzenie na samorząd niejednego radnego i to przynajmniej nie tej kadencji, ale poprzedniej kadencji również. Pierwsza sesja. Cała układanka teraz legła w gruzach. No tak państwo, no tak tutaj mamy zrobione już od lat, w każdej kadencji, że wybieramy najpierw przewodniczących. Jest jedna uchwała, to jest właśnie ta o wyborze przewodniczących komisji. I następną uchwałę mamy o składach komisji. Była przygotowana, chyba faktycznie mieliśmy projekt przygotowany składów już komisji, tylko że pojawiły się pisma o roszadach, że członkowie poszczególni chcą zmieniać składy. Dlatego tutaj ustalono, że wprowadzamy na razie tylko uchwałę o przewodniczącym komisji, bo komisja nie ma przewodniczącego, to a przewodniczący... musiało zostać. Przewodniczący stanie się automatycznie członkiem komisji? Tak, czy tak w tym wtedy momencie zostanie członkiem komisji. Okej, dziękuję. Ale nie będzie wtedy wymagało to przegłosowania w kolejnej uchwale jako członka, bo tu właśnie no to teraz... W składzie. Jak już w składzie, to już mamy przewodniczący i rozumiem, dobrze. Tutaj się zgłasza pan radny Marek Dąbrowski. Dziękuję panie przewodniczący. Ja myślę, że ta no, źle się po prostu zadziało. Zgłoszona została członkini klubu, której się to należy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Wynika, że Rada Gminy może powołać stałe doraźne komisje. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W związku z tym ta pani została delegowana przez klub. Nie widziałem powodu najmniejszego, dla którego ta kandydatura miałaby zostać odrzucona. Skoro tak się stało, no to ubolewam tylko. Nie zasłaniajmy się tu czasem, bo faktycznie, tak jak powiedział radny Natkaniec, to już nie chodziło o te 10 minut. Ja nie jestem przeciwny kandydaturze pani Durejko, tylko przeciwko trybowi, bo no, trzeba się umieć zachować. Dziękuję. Szanowni radni, ja tylko powiem tak. Nie było żadnego innego kandydata w momencie, gdy odczytywałem i gdy prosiłem. Nikomu nie blokowaliśmy. Nawet no ja się w tej chwili już się dowiedziałem, kto by miał być tym kandydatem. No to ja naprawdę nie mam żadnej takiej informacji. Mało tego, jeżeli powstawały kluby, to wiecie państwo radni, że otrzymaliście ode mnie gratulacje łącznie z informacją, że każdemu członkowi klubu należy się takie miejsce w komisji rewizyjnej. I tutaj nie ma żadnych blokowania. Natomiast mówię, no ja w ogóle byłem, optowałem za tym, żeby dzisiejsza sesja w ogóle była sesją budżetową, tylko i wyłącznie. Natomiast ze względu na skargę, ze względu na inne uchwały, które musiały po prostu przejść, procedujemy to w takim wymiarze. Naprawdę 25 lutego będzie sesja, na pewno będą duże zmiany, jeżeli chodzi o roszady w klubach, bo widzę tutaj po wnioskach, które spływają. Natomiast ja kompletnie nie wiedziałem, że akurat, nie wiem, tu jeden radny czy radna jest desygnowana na członka klubu. Takiego wniosku nie dostałem, więc nawet ciężko mi się w tej chwili wypowiadać. Czy my możemy pani mecenas podjąć głosowanie w tym momencie? No chyba, że jeszcze jest kolejni kandydaci na przewodniczącego komisji, no bo można, bo jeszcze głosowania nie mieliśmy. Tak, tak, nie było głosowania, natomiast nie wiem, czy wypowiadając te słowa, zamykam dyskusję, przechodzę do głosowania, jeszcze, bo już chciałem jeszcze nie głosować. Ma głosowania, jeszcze nie ma głosowania. Tak, tylko się zgłosił właśnie jeszcze raz. No głosił, no pan już dopuścił znowu. Dobrze. Tak i jak gdyby na nowo otwarcie jest. Znaczy no.
Szanowni radni, oczywiście dojdzie to do głosowania. Jeżeli macie taką chęć, to dojdzie. Natomiast zaraz po tym głosowaniu zamykam obrady do dnia już jutrzejszego do godziny 15. Ja mam bardzo dużo pism do odczytania tutaj na sesji, które wiadomo, że się zbierało prawie półtora miesiąca. Oczywiście, damy radę. Damy radę? Tak. Nie mówię. Dobrze, to w takim razie słucham jeszcze następnej kandydatury. Nie ma? Zamykam w takim razie dyskusję i przechodzimy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Jestem przeciw. Radny Marcin Walkowiak. Również przeciw. Radny Joachimiak. Jestem za. Radny Perski. Jestem za. Radny Czarnecki. Jestem za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Za. Radny Hałuszka. W związku z tym, że nie ma innej kandydatury, za. Radna Szukajło. Wstrzymuję się. Radny Natkaniec. Przeciw. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Wstrzymuję się. Radny Iwanicki. Wstrzymuję się. Radna Kamińska. Przeciw. Radny Matkowski za, radny Dąbrowski. Przeciw. Dziękuję bardzo. Uprzejmie informuję radnych, że nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki została radna Jadwiga Durejko, głosami 12 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące się. Gratuluję. Szanowni radni, przechodzimy tutaj do punktu 19. I tutaj mamy projekt w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki na pierwsze półrocze 2021 roku. Plan pracy Komisji Stałych został Państwu za pomocą HD sesji przedstawiony. Natomiast tutaj jest jeszcze plan pracy Komisji Rewizyjnej, które byśmy musieli do tego po prostu przyjąć poprawką. Dobrze na razie mówię. Mam takie pytanie do pani mecenas. Rozumiem, że przyjmujemy plan tutaj w Komisji Rewizyjnej w formie poprawki do tej uchwały, a potem przyjmujemy całą uchwałę. Tak, dobrze. W takim razie mam tutaj przed sobą załącznik numer 5 do planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki na pierwsze półrocze. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2021 roku. Czy radni zapoznali się, bo to też również było w HD sesji. Myślę, że nie ma tutaj powodów do dyskusji. W takim razie przystępujemy do głosowania, żeby przyjąć ten załącznik. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Informuję, że załącznik numer 5
do całej uchwały, do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki na pierwsze półrocze 2021 został przyjęty jednogłośnie. W tej chwili głosujemy całą uchwałę. Przystępujemy do głosowania. Radny Łukasz Walkowiak. Za. Radny Marcin Walkowiak. Za. Radny Joachimiak. Za. Radny Perski. Za. Radny Czarnecki. Za. Radny Tomczak. Za. Radny Rogosz. Za. Przepraszam. Radny Łastowski. Za. Radny Kilian. Za. Radna Durejko. Za. Radny Czarny. Jestem za. Radny Hałuszka. Jestem za. Radna Szukajło. Jestem za. Radny Natkaniec. Za. Radny Prankiewicz. Za. Radna Flis. Za. Radny Iwanicki. Za. Radna Kamińska. Jestem za. Radny Matkowski za. Radny Dąbrowski. Jestem za. Uprzejmie informuję radnych, że uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki na pierwsze półrocze 2021 została przyjęta jednogłośnie. W tej chwili jesteśmy w punkcie 20. To jest informacja burmistrza z działalności w okresie między sesjami. Tutaj zapraszam pana burmistrza do... Mamy na piśmie? Tak, ale jeszcze w sposób ustny. Dziękuję. Oczywiście informacja została państwu przesłana, natomiast ja chciałbym w tym punkcie podziękować za to, że udało nam się dziś wspólnie przyjąć budżet na ten bieżący rok, że będziemy mogli go już od jutra realizować w pełni. Oczywiście od 1 stycznia też już to działało, funkcjonowało. Natomiast dziękuję państwu radnym za to, że byliście skłonni przychylić się do tego szerokiego wachlarza potrzeb mieszkańców. Pewnie są też inne, które zaraz będą o sobie przypominać i będziemy musieli się też na nich skupiać. Dziękuję aparatowi urzędniczemu, współpracownikom moim za przygotowanie tych wszystkich elementów, które były dzisiaj potrzebne, jak i też bibliotece publicznej i obsłudze tutaj technicznej za to, że taką stworzyli przyjazną nam atmosferę, aby ten budżet uchwalić. Także cieszę się niezmiernie z tego tytułu. Jeśli chodzi o informacje o pozostałych pracach burmistrza, to faktycznie zostały one państwu przekazane na piśmie, a mieszkańców zainteresowanych odsyłam do obejrzenia konferencji burmistrza Trzcianki, która odbędzie się we wtorek o godzinie 12:00. Będzie transmitowana oczywiście online, na żywo, też z tego zresztą obiektu. Jeśli państwo będą zainteresowani, to też zachęcam do obejrzenia. Oczywiście będzie ona mówiła o tym, co się wydarzyło właśnie w styczniu i jakie plany mamy wspólne tutaj na przyszłość. Także w tym punkcie ja dziękuję bardzo uprzejmie. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Przechodzimy zatem do punktu 21. Informacje o pismach adresowanych do Rady. Szanowni państwo, jest tutaj kilka pism. Postaram się to zrobić naprawdę bardzo szybko. W części tych pism treści są wam znane, ponieważ było zamieszczane w HD sesji między innymi. Tak, chciałem tutaj powiedzieć, że próbowałem, wystąpił jakiś problem pomiędzy tutaj paniem Włodzimierzem Ignasińskim, a panią pełniącą obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej Centrum Kultury. Próbowałem się włączyć, stworzyć taki panel do dyskusji. Niestety nic z tego nie wyszło. Ja uważam, że sprawę uważam za ze swojej strony zamkniętą. Próbowałem. Następna sprawa. Napisali tutaj przedstawiciele rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe w grupach młodzieżowych MKS Lubuszanie Trzcianka. Tutaj wyszczególniono, znaczy podpisało to kilkadziesiąt osób. Te pismo między innymi chodzi o to, że ci rodzice pragną wyrazić swoje zaniepokojenie sytuacją dzieci trenujących w grupach młodzieżowych Miejskiego Klubu Sportowego Lubuszanie Trzcianka. Piszą tutaj dalej rodzice, że uważamy od dłuższego czasu zarząd klubu bagatelizuje lub wręcz kompletnie nie widzi potrzeb młodych piłkarzy oraz kadry szkoleniowej. Widzimy, że problem leży po stronie osób odpowiedzialnych za organizację i transfer środków finansowych, gdzie dla zarządu priorytetem jest utrzymanie ze środków pochodzących zwłaszcza z gminy Trzcianka, drużyny seniorskiej oraz siebie. Klub ma prawdopodobnie problemy z finansowaniem wyjazdu na rozgrywki, zakup sprzętu czy opłaceniem trenerów. Dlatego wielu z rodziców wykłada często własne
pieniądze na ten cel, wspomagając w ten sposób posiadający w nazwie miejski klub sportowy. Częste pytania o płynność finansową klubu zostają bez odpowiedzi, co wskazuje na brak transparentności w tej sprawie, a nawet rodzi podejrzenia, że opłacanie zawodników kadry seniorskiej odbywa się kosztem kadry niższej młodzieżowej. W ostatnim czasie propozycja, jaka wypłynęła ze strony prezesa MKS Lubuszanin, to całkowite zaprzestanie treningów kadry dziecięcej, co jest dla nas jako rodziców i opiekunów nie do przyjęcia. Nasze prośby o rozmowę w tej sprawie pozostają do dziś bez echa. Dziwi także niedostrzeżenie tych problemów przez zawodników klubu, którzy jednocześnie zasiadają w Radzie Miejskiej Trzcianki. Być może dlatego, że pobierają uposażenie zawodnicze z kasy klubu, nawet gdy od kilku miesięcy nie wychodzą na murawę. W tej chwili liczymy na to, że radny Wiesław Natkaniec, który prowadził dotychczas konkurencyjną dla Lubuszanina szkółkę piłkarską Bambinis, po jej likwidacji zacznie wreszcie zauważać młodzież trenującą w naszym trzcianeckim klubie. W razie braku reakcji na nasze pismo informujemy, że poważnie przemyślimy wycofanie swych pociech z klubu 120 uczniów wraz z kadrą trenerską i powołanie uczniowskiego klubu sportowego, w którym dalej będą rozwijać się nasze dzieci. Może to jednak mieć dla MKS Lubuszanin Trzcianka bardzo poważne skutki, choćby w utracie dotacji z otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w dziale sport organizowanych przez gminę Trzcianka, czy też dotacje płynące bezpośrednio z budżetu gminy, a była to kwota około 1 milion złotych w ciągu ostatnich 5 lat. Liczymy także na pomoc ze strony radnych Rady Miejskiej Trzcianki oraz burmistrza Trzcianki i prosimy o ścisłą kontrolę wydatkowania środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy Trzcianka na MKS Lubuszanin Trzcianka, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwoty, które miały trafić bezpośrednio na sport grup młodzieżowych. Niniejsze pismo kierujemy także do wiadomości sponsorów wymienionych na stronie lubuszaninfutbolowo.pl, którym na pewno zależy na przyszłości klubu ściśle związanego z historią naszego miasta od 1948 roku. Prosimy również telewizję lokalną Trzcianka oraz inne media lokalne o wsparcie medialne w tej sprawie i poinformowanie opinii publicznej o problemach młodych piłkarzy, którzy są przyszłością tej dyscypliny. I szanowni państwo, próbowałem tutaj, bo oczywiście są tutaj podpisy, próbowałem tutaj znaleźć tak naprawdę autora tego pisma i jest nim, zresztą dostałem taką informację, że mogę wymienić, jest to trener, były trener Lubuszanina grup młodzieżowych, pan Topola, który zrezygnował sam, Włodzimierz Topola, tak, przepraszam bardzo, uściślimy, Włodzimierz Topola, który zrezygnował sam, motywując tym, że właśnie zarząd MKS Lubuszanin Trzcianka no jednak nie wywiązuje się tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy tych grup młodzieżowych i tych dzieci, które tak jakby po prostu nie widział tego. Natomiast też również przedyskutowałem to z prezesem klubu. Gdzieś tam jest po środku. Natomiast jest takie pytanie, bo wiem, że to było przedmiotem komisji tutaj pana Prankiewicza, radnego. Chciałbym się może dowiedzieć, bo mieliście to pismo na komisji. Jeżeli można byłoby taką krótką w tej chwili jakąś tam odpowiedź uzyskać. Także oddaję tutaj głos. Raz, że na komisji, a dwa, to też mieliśmy takie osobne spotkanie z panem burmistrzem, z zarządem, z członkami zarządu Lubuszanina Trzcianki. Nie wiem, czy to jest temat na forum, żeby teraz o tym rozmawiać. Tak naprawdę tutaj zarzut pana Topoli i rodziców tego pisma, myśl przewodnia jest taka, że nie odbywały się treningi gdzieś tam w tym okresie grudzień, listopad, gdzie tak naprawdę to też trenerzy innych grup młodzieżowych wyszli z inicjatywą, żeby w tym okresie, gdzie była ta ogólnopolska nasza pandemia i no, były odwoływane tak naprawdę treningi i inne zajęcia, i to wyszli trenerzy z inicjatywą i tutaj no nie wiem, co tu się wydarzyło takiego, że no, szczerze powiem, moje dziecko trenuje w Lechu. Dla mnie nie jest problemem, żeby wziąć w samochód czwórkę dzieci i pojechać na mecz. I jeżeli to jest zarzut Lubuszanina, to, że Lubuszanin nazywa się Miejski Klub Sportowy, to jest podmiot tak samo jak inne podmioty, inne kluby
stowarzyszenia i tak dalej. Z tego, co mi wiadomo, został zrobiony audyt wykonany przez firmę zewnętrzną w Lubuszaninie. My tak naprawdę, co możemy zrobić, to ewentualnie sprawdzić tą sumę z dotacji i tylko tyle tak naprawdę. Więc myślę, że to jest zgrzyt zarządu z byłym trenerem już teraz, bo wiem, że pan Topola już tam nie działa w Lubuszaninie, już chyba pożegnali między sobą. Tutaj jeszcze Wiesław chciał się też, radny Wiesław Natkanie chciał się odnieść do tego tam zarzutu, który jest wobec niego. Tam, ja tu nie widzę, jest jakiś konflikt, ale to myślę, że to jest konflikt klubu zarządu. Nie chciałbym, fajnie jakbyśmy zaczęli budować jakieś pozytywne emocje, jeżeli chodzi o Lubuszanin, a tak widzę, że on jest z każdej strony atakowany. Powinniśmy wszyscy myśleć, tak samo ta młodzież, która tam trenuje, powinniśmy myśleć o dobrze tego klubu. A jak oni później mają, o jakich sponsorów pozyskiwać, jak mamy dbać o ten klub, o tą drużynę, jak cały czas gdzieś z boku jest ten klub atakowany. Ja tu akurat stanę dziś w tym temacie, stanę akurat tu po stronie zarządu, tu pan Buller wytłumaczył nam tak naprawdę, gdzie tu jest no, źródło tego konfliktu. Dla mnie tak naprawdę to tak jakby tematu nie było. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Zanim jeszcze tutaj poproszę pana Wiesława Natkańca o wypowiedź, to jeszcze mam tutaj pytanie do burmistrza. Czy rozumiem, że konkurs już się odbył na realizację zadań w tym dziale sport, tak? Tak. Aha, dobrze, dziękuję. Czyli środki zostały przyznane Lubuszaninowi w takich, może słowo. Tak, środki zostały rozdysponowane. Na mocy dzisiejszej uchwały Rady Miejskiej też będziemy mogli podpisać umowy z klubami. 120 tysięcy złotych sport seniorów, 48 tysięcy sport młodzieżowy, jeśli chodzi o wnioski Lubuszanina Czcianka. Pracujemy nad projektem patronackich klas sportowych w SP2 pod szyldem właśnie Lubuszanina, także tutaj angażujemy się w to, żeby ta sytuacja szła ku dobremu, tak jak tutaj przewodniczący Prankiewicz stwierdził. Dobrze, dziękuję. Udzielam głosu radnemu Wiesławowi Natkańcowi. No, odniosę się w żurnieckich słowach, bowiem na komisji obszernie tłumaczyłem, no właśnie tłumaczyłem, czy to jest potrzebne, żebym ja się tłumaczył teraz tutaj przed państwem i przed widzami, bowiem zarzut, nie powiem w mojej ocenie, no tu panie przewodniczący, trzeba się zastanowić, czy właśnie czytać takie pisma, takie zarzuty, skargi, które w szerszej ocenie są po prostu bezzasadne. Dlatego trzeba zawsze tutaj się zastanowić, żeby nie obrazić po prostu drugiego człowieka i żeby wszystko było w porządku, bo na to trzeba uważać. Niemniej wiadomo, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Uposażenia już od października bodajże nie pobieram żadnego ze strony klubu, bowiem niestety nie trenuję. Prawdopodobnie albo na pewno będzie mnie czekała operacja. Tutaj tak dla wyjaśnienia. Mam nadzieję, że wrócę silniejszy, jak to mówią, w przyszłym sezonie. Jeżeli chodzi o dzieci, o które nie dbam, dzieci, to z pełnym sumieniem stwierdzę, że staram się jak najbardziej dbać o wszystkich zawodników z Trzcianki i dzięki temu właśnie, że miałem taki pomysł, tworząc Akademię Bambinis, no to najpierw właśnie zwróciłem się do zarządu Lubuszanina, bowiem pod tym szyldem chciałem właśnie od razu tworzyć coś nowego, coś dobrego, co będzie skutkowało właśnie dobrym szkoleniem dzieci i młodzieży. No niestety nie było akcesu, dlatego wspólnie tu Adam Prankiewicz mi pomógł. Stworzyliśmy razem szkółkę, która przez 8 lat, myślę, bardzo prężnie działała. Dzięki temu wychowaliśmy kilku wychowanków, którzy już teraz grają w centralnej lidze juniorów nawet. No a inni też trenują i grają w Lubuszaninie w czwartej lidze, też zadebiutowali. Dlatego myślę, że wyniki się same obroniły. Dużo też dzieci generalnie uprawia sport i to jest jakby dla mnie największy sukces. Kończąc przygodę z Bambinis, to wychodziłem już od 2 lat z inicjatywą połączenia akademii, wszystkich akademii w Trzciance. Mieliśmy spotkania z wszystkimi trenerami z Trzcianki. Chcieliśmy zrobić taki fajny wspólny projekt. Niemniej zarząd Lubuszanina, na którym też byłem, też prezentowałem jakby taką wizję, nie był przychylny, żeby to wspólnie zrobić. No,
mieli czas na zastanowienie się. Za kolejny rok też rozmawialiśmy, też mieli się zastanowić. No i ostatecznie no, nie doszło do skutku to połączenie, z czego jest mi niezmiernie smutno. Niemniej Łukasz Mleczak właśnie wyszedł z ofertą współpracy, która była bardzo taka satysfakcjonująca, bowiem właśnie wszystkich zawodników, tam zostało chyba 50 zawodników z różnych grup, przeszło do Akademii Piłkarskiej Rejsa. No i właśnie dzięki temu udało się zachować jakby ciągłość szkolenia. A to dla mnie było najważniejsze, żeby właśnie wszyscy zawodnicy trenowali. Czy to byłoby w Lubuszaninie, czy to jest w Rejsie, czy to byłoby w Lechu, to dla mnie nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby wszyscy trenowali. No, dlatego mam nadzieję, że jeżeli ten projekt Lubuszanina jakoś się uda w przyszłości, no to jesteśmy otwarci na współpracę i cały czas będę mówił o tym, że ta jedna Akademia w Trzciance by się przydała. I trzymam kciuki. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Ja dlatego odczytałem te pismo, ponieważ jest tutaj podpisy 32 osób. Jak przeliczyłem, ich nie chciałem też obrazić. Szanowni radni, wpłynęły petycje do Rady. Są to petycje, mówiąc, piszę na jednej petycji, że działanie zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, działań dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminy, wzywa się Radę Miejską Trzcianki do rozpatrzenia poniższej petycji oraz podjęcia uchwały o poniższej treści. Tak naprawdę jest to związane z całą sytuacją pandemiczną i tutaj, że niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społeczne mieszkańców Trzcianki z powodu rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. I tak naprawdę chodzi o to przymusowe, masowe szczepienia. Dlatego w związku z tym, że wpłynęła taka petycja, oddałem tą sprawę do Komisji Skargi, Wniosków i Petycji. Też kolejne mamy tu petycje w sprawie tym samym, tylko już złożona przez inne osoby. Jest też petycja kierowana od Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Petycja w obronie prawdy, godności i wolności człowieka również została przekazana do komisji, naszej bardzo ważnej komisji skarg, wniosków i petycji, zwłaszcza została podpisana przez zaprzysiężonego prezydenta obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodowego. Jest też skarga na działalność burmistrza Trzcianki dotycząca placu pocztowego i tam, więc z tego co wiem, to chyba skarga jest w toku rozpatrywania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Równocześnie wpłynęło też pismo od mieszkańca Trzcianki w sprawie zasadności utworzenia w Zakładzie Inżynierii Komunalnej etatu członka zarządu ZIK oraz zasadności doliczania do rachunków za wodę dodatkowych wartości nie wynikających ze zużycia, lecz z bliżej nieokreślonych powodów. I to przekazane zostało do komisji rewizyjnej i z tego co wiem, komisja rewizyjna taki sobie punkt objęła w swoim przyjętym właśnie harmonogramie pracy. Mamy też tutaj informację, podjęliśmy już tutaj decyzję, tutaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu chciał właśnie od nas, żebyśmy skargę państwa Jagła kierowali bezpośrednio do sądu za właśnie pośrednictwem Rady. Mamy również rozstrzygnięcia nadzorcze. Natomiast te wszystkie rozstrzygnięcia nadzorcze właśnie poprawiliśmy tak uchwałami. Co jest jeszcze tutaj takich ważnych rzeczy? I tutaj mamy tak. Tutaj w związku
z planowanym podjęciem uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie powołania doraźnej komisji mieszkaniowej opiniującej projekty rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i umowy najmu socjalnego lokalu na 2021 rok. Uprzejmie proszę o wytypowanie w terminie do 12 lutego bieżącego roku 6 członków komisji. Zgodnie z artykułem 21 ustęp 3 punkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokalu oraz zawieranie umów powinno być podane kontroli społecznej komisji, której zdaniem jest zadaniem jest ocena warunków mieszkaniowych i bytowych osób występujących z wnioskami o przydział lokali oraz przygotowanie projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i najmu socjalnego. Z tym pismem zwrócił się burmistrz. Rozumiemy, że musi powstać komisja, tak zwana komisja mieszkaniowa, więc tutaj do 12 lutego. Do przyszłej sesji. Liczę, że na komisjach po prostu każda komisja wytypuje jakiegoś członka i się tych 6 członków znajdzie. W międzyczasie otrzymałem tutaj od pismo tutaj od zarządu, przepraszam bardzo, z upoważnienia zarządu napisała pani Elżbieta Kos, dyrektor administracyjny, główna księgowa firmy Joskin Polska. W tym piśmie się zwraca do nas, abyśmy rozważyli podjęcie uchwały ponownie de minimis, która pozwoli tej firmie, powiedzmy, może nie tyle wybudować, ale zwolnić ją z podatku od nieruchomości na okres 10-11 lat, jak podają. Dlatego wystąpiłem do burmistrza Trzcianki o podanie tutaj skutków w ogóle finansowych takiej podjęcia takiej uchwały, bo mówimy tutaj o 12 tysiącach metrów kwadratowych razy 20 zł razy 10 lat, to już sobie potrafimy wyliczyć, jak to jest. Więc ze swojej strony również wysłałem pismo do Joskin Polska o dodatkowe jakieś informacje. Jak już tutaj wcześniej wspominałem, powstają tutaj w Radzie Miejskiej kluby. Powstał klub radnych Platformy Obywatelskiej. Gratuluję. Oczywiście tak jak wystosowałem pismo do klubu, proszę tutaj wytypować członka do komisji rewizyjnej. Oczywiście kolejnym klubem, tutaj mamy sprawę kolejnego klubu, który powstał, nazywa się klub Nasza Gmina. Również takie pismo gratulacyjne wysłałem do pań. I tak samo z taką informacją, że należy się temu klubowi miejsce w komisji rewizyjnej. Otrzymałem również tutaj pismo od radnego Adriana Hałuszki, który zgłosił akces do składu członków Komisji Spraw Społecznych. Tutaj wpłynęła właściwie takie zatytułowana petycja, jednak ze strony formalnej raczej to nie jest petycja. Chodzi o to, że piszą tu mieszkańcy do przewodniczącego Rady Miejskiej, że w interesie publicznym dotycząca budowy miejsc parkingowych oraz postojowych przy budynku przedszkola w Runowie. Myślę, że to będzie można załatwić wnioskiem tak naprawdę. Natomiast jest tutaj podpisanych już nie wiem z 80 osób, więc jest to dosyć ważna sprawa i myślę, że powinno to znaleźć gdzieś swoje ujście. Dobrze, tutaj zgłasza się pan radny Wincenty Kilian, udzielam głosu. Halo. Panie przewodniczący, mieszkańcy sformułowali to w formie petycji, ale to miała być po prostu wniosek, prośba do przewodniczącego i do burmistrza była kierowana. Ja na Komisji Środowiska Rozwoju Wsi wyjaśniałem, to po prostu napisałem, że takie wyjaśnienie, że tą petycję proszę potraktować jak wniosek, żeby nie trafiło to do komisji skargi wniosków i petycji. Dziękuję. Dziękuję.
Szanowni Państwo, Szanowni Radni, wpłynęło także pismo datowane na dzień 1 lutego od Stowarzyszenia Czysta Wieś Siedlisko. Dotyczy wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka dla wsi Siedlisko. I piszą tutaj: my, mieszkańcy wsi Siedlisko, w związku z kolejnymi wnioskami, jakie wpłynęły do burmistrza Trzcianki na realizację inwestycji związanych z produkcją świń, bardzo prosimy o przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka dla wsi Siedlisko, aby chronić mieszkańców przed kolejnymi inwestycjami powiększającymi uciążliwości, z jakimi już się zmagamy. Już w tej chwili we wsi Siedlisko znajdują się gospodarstwa zajmujące się produkcją rolną na ponad 210 DJP każda, kwalifikowaną jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to element w naszej gminie. Niezależnie od pory roku, kierunku wiatrów, każdego dnia zmagamy się z dyskomfortem, jakim jest uciążliwy smród. Teraz kolejne inwestycje, które skutecznie mogą wpływać na pogorszenie warunków życia mieszkańców, i to w centrum wsi. Jako mieszkańcy prosimy burmistrza i Radę Miasta o zastosowanie w nim rozwiązań zabezpieczających mieszkańców przed powstaniem inwestycji niosących ze sobą uciążliwości dla życia i funkcjonowania mieszkańców. Jako mieszkańcy Siedliska pragniemy oczywiście, aby nasza wieś się rozwijała, jednakże przez rozwój rozumiemy powstawanie nowych domów mieszkalnych, miejsc usługowych, miejsc rekreacyjnych, wszystkiego, co stanowi o atrakcyjności miejsca i przyciąga ludzi chcących, aby Siedlisko stało się ich miejscem na ziemi. Dla nas budowa chlewni czy kurników to synonim wyludniania i starzenia się naszej wsi. Smród przegoni stąd wszystkich, a nasze domy staną się bezwartościowe. Zupełnie stracą na wartości, bo w takiej okolicy nikt nie chce mieszkać. Doświadczenia zatrucia wody we wrześniu 2019 roku nauczyły nas, jak bardzo łatwo i niestety często nieodwracalnie sami wpływamy na środowisko, w jakim żyjemy. Dlatego teraz mamy szansę chronić to, co najcenniejsze, czyli przyszłość naszych dzieci w czystym świecie. Dlatego też wnioskujemy o zakaz budowy tuczarni, kurników i innych instalacji wpływających na oddziaływające negatywnie na człowieka i środowisko. Prosimy o rozwiązania sprzyjające budowie osiedli mieszkalnych, usługowych i rekreacyjnych. Popieramy także wszelkie rozwiązania, inicjatywy ekologiczne sprzyjające rozwojowi naszej wsi i coraz lepszemu życiu naszych mieszkańców. W obecnej sytuacji epidemiologicznej z oczywistych względów nie zbieramy podpisów mieszkańców pod niniejszym pismem. Życzymy Państwu i sobie zdrowia i dobrego życia w przyjaznych dla człowieka warunkach. Prosimy o ustalenia, które będą chroniły zdrowie i życie wszystkich mieszkańców naszej wsi i całej gminy. Z poważaniem w imieniu mieszkańców przedstawiciel stowarzyszenia Emilia Szymańska. Tutaj jest to pismo też połączone z innymi. Myślę, że każdy będzie chciał się zapoznać. Czyli to jest to, co radni mówiliśmy wcześniej, że co chwilę będzie wypływał jakiś plan. Dobrze. Mam też jeszcze ostatnie pismo. Tutaj kierowane od posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Czarneckiego do przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Rząd zaproponował nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, która została przyjęta przez parlament. Nowelizacja ustawy wskazuje kwotę 3 miliardów złotych na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach, remonty obiektów mostowych oraz budowę nowych obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Planowana od kilkunastu lat budowa obwodnicy Trzcianki w ciągu drogi wojewódzkiej 178 może być zrealizowana. Obwodnica Trzcianki jest wpisana w zamierzenia Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a obecnie gmina Trzcianka rozpoczyna przygotowanie koncepcji jej przebiegu. Aby zadanie zostało wprowadzone w fazę realizacji, wymaga współpracy władz samorządów gminy Trzcianka, województwa wielkopolskiego oraz wsparcia parlamentarzystów na szczeblu rządowym. Program rządowy ma charakter wieloletni, co pozwoli na fazę projektową i realizacyjną. Dofinansowanie sięga 80% kosztów, lecz nie może przekroczyć kwoty 100 milionów złotych. Zwracam się do pana przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej Trzcianki o mocne zaangażowanie się w cykl realizacji zadania, co byłoby wielkim sukcesem samorządu, jak i realizacją zadania oczekiwanego przez nasze społeczeństwo. Zgłaszam swoją gotowość wspierania wykonania obwodnicy jako parlamentarzysta ziemi trzcianeckiej. Liczę na współpracę i osiągnięcie efektu końcowego jako priorytet tej kadencji Rady Miejskiej Trzcianki z poważanym posłem na Sejm RP
prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Czarnecki. Szanowni radni, tyle na temat PiS. Teraz przechodzimy do punktu 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Mamy tutaj i oraz sołtysów. Pan, zgłasza się tutaj pan radny Łastowski. Udzielam głos. Dziękuję bardzo. Ja kieruję swój wniosek do dwóch osób, a mianowicie do przewodniczącego, żeby na najbliższej sesji w porządku obrad ujął temat informacji złożonej przez radnego Adriana Hałuszki, wybranego przez nas na członka Społecznej Rady Szpitala z taką informacją. Dobrze, dziękuję. Ktoś jeszcze ma jakiś wniosek, interpelację? Także. Zatem szanowni radni, dziękuję tutaj za współpracę przy tym moim pierwszym powiedzmy prowadzeniu sesji. W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad dziękuję wszystkim za aktywny udział i zamykam sesję Rady Miejskiej Trzcianki. Dzięki.